Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie po raz drugi, co cieszy mnie bardzo na zaproszenie Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego i Fundacji MyWay. Dziś temat bardzo mi bliski, a wydaje mi się, że dosyć rzadko się o nim mówi w szkołach, na akademiach, na uniwersytetach, może dlatego, że nowe technologie wchodzą jakoś tak dość opornie w ten świat muzyki poważnej, a dziś Oczywiście w pigułce, bo nie sposób w 30-40 minut o tym wszystkim w detalach, o właśnie związku tego, co z natury analogowe, co w pewnym sensie stare, dla niektórych może nudne, czyli cała tradycja kilkusetletnia, a właściwie 250-letnia, licząc od Beethovena, tradycja filharmoniczna z tym, co cyfrowe. Co nowe, co technologiczne, co właściwie nas otacza na wciąż już od ładnych paru lat. Czy te światy potrafią się zderzać? Nie możemy żyć bez nowych technologii, to nie sposób się cofnąć. Tak samo jak nie możemy żyć już bez samochodów i bez komórek, no ten świat po prostu już nie wróci poprzedni. W związku z tym albo trzeba się polubić, albo się jakoś zwalczać i, i, i wytaczać wojnę. Polecam to pierwsze i o tym to dzisiejsze. Spotkanie. Taki obrazek, który widzicie, cyfrowa filharmonia, że siedzi sobie kilku realizatorów obrazu i dźwięku przed obrazem z filharmonii, to nie jest już jakaś nowość od 20-30 lat właściwie takie obrazki się dzieją. Ale co się dzieje tak naprawdę w środku? Jak przebiegają nagrania, jak przebiegają próby, jak przebiega ten proces przygotowania się do nagrania, czy do próby, czy do koncertu? Właśnie pod kątem łączenia Grania klasycznego, akustycznego z graniem cyfrowym, technologicznym. O tym dziś. Mam nadzieję, że uda mi się zarazić tych, którzy nie są zdecydowani do takich zabiegów, albo jakoś zainspirować tych, którzy już próbują i stawiają pierwsze kroki, bo zakładam, że dużo młodych ludzi przed ekranem w tej chwili, a jeżeli starsi, to tym bardziej też się oczywiście cieszę. Rola elektroniki w muzyce. Takie pierwsze zagadnienie bardzo bym, krótkie bym powiedział bo to są właściwie trzy sposoby pojawienia się elektroniki w muzyce. Odtwarzana wraz z metronomem słyszanym przez muzyków na scenie, w słuchawkach najczęściej. No bo siłą rzeczy, jeżeli metronom się będzie sączył na widownię, no to yy, tracimy w ogóle wszystko, tak naprawdę, a zabijamy muzykę. To jest ta pierwsza forma. Druga forma, odtwarzana elektronika bez metronomu i muzycy reagują na to, co do nich dociera. Czyli na elektronikę, właśnie docierającą, czy to w słuchawkach, czy z rozmaitych głośników rozmieszczonych na scenie, tak zwanych wedzy. Najczęściej takie czarne, położone dosyć nisko głośniki, żeby uderzały bezpośrednio w uszy muzyków. I kreowana na żywo, czyli nic nie jest ustalane wcześniej w domu, w pracowni, w studiu, tylko wszystko się toczy na żywo. Czyli muzyk operujący komputer, instrument klawiszowy, syntezator kreuje niejako, tak jak jazzman kreuje improwizację na scenie, na bieżąco. Wszystko się dzieje tu i teraz. To są trzy podstawowe formy pojawienia się elektroniki w muzyce. Opowiedzmy sobie o notacji. Podczas mojego pierwszego spotkania, które się odbyło kiedy? Niecały miesiąc temu. Opowiadałem dość sporo o notacji, że notujemy wszystko w muzyce. Notujemy muzykę w taki oto sposób, będąc kompozytorem czy aranżerem, aby wykonanie naszych nut, naszych partytur mogło się odbyć bez naszego udziału. No, nie liczmy na to, że wyjaśnimy dyrygentowi czy orkiestrze coś, kiedy nas nie będzie, krótko mówiąc, prawda? Nie liczymy na to, po prostu piszemy wszystko. I tak naprawdę ten dział się na dobrą sprawę nie zmienił. Programy nutowe to coś, co przyniosły nowe technologie. W 1988 roku pojawił się pierwszy taki z prawdziwego zdarzenia, edytor nutowy, który zwie się finale. Do dzisiaj zresztą ma się bardzo dobrze i jest jednym z dwóch właściwie wiodących programów komputerowych, nutowych. No ale co to tak naprawdę zmienia? Co zmieniły programy nutowe? W moim odczuciu bardzo przyspieszyły pracę kompozytorów i aranżerów. To nie zmienia faktu, że to ja muszę oczywiście wymyśleć całą muzykę i wszelkie układy, polifonie, kontrapunkty, melodie. To jest też takie mylne wyobrażenie, że komputery skracają drogę, że coś robią za mnie. To oczywiście bardzo często laicy, melomani, rozmaici, którzy się przyglądają tak z boku, zastanawiają się, po co ten laptop na scenie. O tym też opowiem. Myślą sobie, że komputer coś robi za nas. Nie, komputer nie robi nic za nas. My wszystko musimy i tak wprowadzić mozolnie do komputera. Ale w przypadku programów nutowych, na przykład wielkim skróceniem pracy jest to, że wprowadzona partytura może w kilka sekund Wypuścić, znaczy nie tyle partytura, co program nutowy z partyturą wprowadzoną do niego, może błyskawicznie wyprowadzić głosy orkiestrowe, czyli to, co rozdajemy muzykom na próbie i potem na koncercie. Coś, co dawniej 30-40 i dalej lat temu nie istniało, dlatego że byli kopiści, którzy dostawali partyturę od kompozytora, najlepiej 3-4 miesiące przed premierą, by móc zdążyć z napisaniem wszystkich, czy z przepisaniem wszystkich y, głosów, a właściwie poprawne y, określenie powinno być z wyciągnięciem wszystkich głosów z partytury. I ci kopiści naprawdę mieli. Y, y, Tyle do zrobienia. W przypadku wielu kompozytorów naprawdę to był bardzo intratny zawód, ale przede wszystkim no, taki zajęty zawód. No, ich było bardzo dużo, a w tej chwili ten zawód właściwie nie istnieje. Chociaż muszę zaznaczyć, że oczywiście jest całe grono kompozytorów, zwłaszcza starszej daty, którzy nie używają programów nutowych. Najczęściej wkraczają wtedy do, do pracy asystenci, którzy wprowadzają mozolnie te ręczne partytury do, do formy cyfrowej. Jaki jest atut programów nutowych? No, przede wszystkim to, że pliki się nie niszczą. Tak jak kartka papieru się potrafi zniszczyć. Oczywiście przeciwnicy powiedzą, że plik może nagle się nie wiem, skasować, albo się stać wadliwy, albo zostać źle przesłany. Oczywiście to się zdarza. Świat cyfrowy nie jest pozbawiony błędów. Natomiast jeżeli zrobimy kilka kopii na kilka dysków, na jakiejś chmurze internetowej, to mamy absolutne zabezpieczenie, że te pliki są w pełni, w pełni, w pełni bezpieczne. Co nam jeszcze daje cyfrowa strona? Błyskawiczna wysyłka na cały świat. Film muzyki w postaci pliku PDF chociaż czy plików w postaci właśnie Sibeliusa, czy Finale. To są malutkie pliki, które można błyskawicznie rozesłać, one nic nie ważą. Proszę bardzo, kolejna wygoda. Kolejna wygoda, jeżeli ktoś pisze aranżację na przykład piosenek. Przetransponowanie takiej partytury, która, nie wiem, zawiera 40-50 stron, momentalnie się odbywa na programie nutowym. Oczywiście trzeba wtedy spojrzeć na rozmaite układy, czy skala jakiegoś głosu nie wychodzi poza skalę danego instrumentu, tak, ale nie ma ponownego poświęcania pięciu czy siedmiu dni na przepisanie ręczne tej partytury. Już nie mówiąc o odciskach, które jeszcze pamiętam, bo ja jestem z tego pokolenia, które jeszcze pamięta analogowe pisanie nut i cały mój debiut w wieku 18 lat był to musical grany w teatrze, był napisany ręcznie. Dopiero później wkraczały te programy nutowe rozmaite, które mnie bardzo zafascynowały i już na studiach byłem tym jednym z nielicznych studentów, który pokazał wydruk komputerowy. No i właściwie na egzaminie, a też i na kolejnych pamiętam egzaminach na Akademii Muzycznej wówczas zwanej dziś Uniwersytecie Muzycznym. Bardzo często e, miast zainteresować się e, treścią, to miałem rozmaite pytania od panów profesorów, jak dokonałem jakiegoś ustawienia czy jakiegoś znaczka, e, gdzie to znalazłem w programie nutowym. To było dość, dość zabawne, e, a dzisiaj właściwie to jest już powszechne. Wszyscy młodzi ludzie, nie tylko młodzi, e, operują programi, programami nutowymi. To jest kwestia wyboru oczywiście, który program nam e, bardziej e, przypasuje, mówiąc kolor to tak jak z kolumnami dźwiękowymi, głośnikami, to tak jak z klawiaturą fortepianu czy syntezatora, ze słuchawkami. To jest kwestia indywidualna. Trzeba sprawdzić, popatrzeć w filmiki, spróbować się wdrożyć, jak wygląda wprowadzanie nut przy pomocy klawiatury MIDI, i każdy dokonuje wyboru sam. Notacja partii instrumentów akustycznych, bo mówimy o łączeniu oczywiście instrumentów klasycznych z elektroniką, odbywa się tak samo. Notujemy wszystkie instrumenty tak, jak to się dzieje w tradycyjnej partyturze, która nie używa. Elektroniki, czyli notujemy wszystko. Dynamikę, agogikę, wszelkie określenia e, zmian metrycznych oczywiście i powtórzę po raz kolejny. Piszemy partyturę tak, aby wykonanie mogło się odbyć bez naszej obecności i aby ta partytura zabrzmiała tak, jak sobie ją wymyśliliśmy. Notacja partii elektronicznych w formie nutowej z określeniem rodzaju brzmienia. To ten rodzaj notacji stosuje się w, czasami, w, oczywiście jest to rodzaj czasami umownego zapisu, ale notuje się też partie elektroniczne po to, żeby patrząc na partyturę wiedzieć, że w danym momencie wydarza się na przykład syntetyczny bas, który zdwaja bas żywy. No i w momencie, gdy, kiedy nie ma tej informacji w partyturze, no to nie wiemy, czy to będzie, czy tego nie będzie. Więc też polecam, by partie elektroniczne, jeżeli można je sprowadzić do zapisu nutowego, umieszczać w partyturze. No i w sytuacji, kiedy elektronika przebiera formę bardziej abstrakcyjną, czyli są to jakieś atmosfery, jakieś nastroje, jakieś plamy dźwiękowe, które nie mają na przykład konkretnej wysokości, wysokości nut, to... Właściwie zaznaczamy w partyturze tylko i wyłącznie miejsca, w których elektronika się pojawia. Czy to zakreślonymi tak zwanymi slashami, czy jakąś ciągłą linią, tak jak się klastery we współczesnych partyturach zaznacza, by dyrygent wiedział, że tutaj jest jakiś ważny, czy ktoś, kto analizuje partyturę, wiedział, że w tym momencie akurat jakaś partia elektroniki się będzie sączyła z jakiegoś urządzenia. Tak wygląda y, temat notacji w przypadku łączenia, podkreślę, bo o tym dziś mówimy, w przypadku łączenia grania akustycznego i elektronicznego. No i ten mozolny proces, który jest tajemnicą dla wszystkich, y, jak programować, y, od czego zacząć, y, jak ten proces wygląda, jak, na jakie on się y, etapy dzieli. No więc u mnie, bo głównie będę mówił oczywiście o swoich przyzwyczajeniach i. Y, Pamiętajcie, że każdy musi te swoje przyzwyczajenia sobie zbudować samemu. To nie jest tak, że mamy się patrzeć czy kopiować yy, po kimś. Absolutnie nie. Najważniejsze jest to, żeby się zainspirować i wdrożyć to we własne jakby tryb pracy, własne odczuwanie. Ja zaczynam od tego, że zbieram e, brzmienia, które wydaje mi się, że będą mi e, potrzebne, że mogą się stać użyteczne w danym utworze. Czyli jeżeli jest utwór stricte elektroniczny albo taki trącający trochę o jakąś, jakieś elektro, no to zbieram bardzo dużo e, brzmień e, no właśnie analogowych e, albo sam wgrywam pewne frazy, gdzieś, gdzieś w ten sposób się to toczy. Powstaje biblioteka brzmieniowa, podzielona na kategorie i Dopiero wtedy mogę zacząć mówić o jakimś programingu. Kiedy mam podzielone brzmienia na stopy, werble, hajchety, basy, gitary, syntetyczne lidy tak zwane analogowe i tak dalej. Dzielę na kategorie. I dopiero mając taką bazę, zaczynam przystępować do programingu. Oczywiście ta baza się w trakcie też poszerza. To nie jest tak, że trzeba czekać z programingiem do samego końca. Baza się poszerza w trakcie również, ale bez tego no, nie możemy zacząć. Przenoszenie do programu Daw partii elektronicznych. Cóż to za tajemniczy skrót mówiłem o nim miesiąc temu Digital Audio Workstation, czyli program sekwenserowy tak naprawdę, jak to się mówi w naszym muzycznym slangu, program, który, do którego możemy wprowadzić informacje rozmaite, nutowe i audio, program, który łączy granie MIDI z ścieżkami audio jedno i drugie współgra ze sobą i tych programów już w tej chwili jest bardzo, bardzo dużo i tak samo ich wybór polecam przyjrzeniu się każdemu z Was, by znaleźć coś, co jest adekwatne dla nich, dla Was. Dlatego, że każdy ma odrobinę inny interfejs, odrobinę inne tryby pracy. I każdy myślę, szuka czegoś innego. Więc, więc nie zamierzam tutaj na pewno namawiać żadnego software'u nikogo. Niech każdy sobie liźnie dotknie, zobaczy filmiki o jakimś danym programie, i wtedy ja tak właściwie bardzo często wybierałem programy, oglądając filmy i potem wchodząc, poznając program. Tak trzeba podobnie z DAW-em, który jest bardzo ważnym programem. Dlaczego? Dlatego, że od DAW się właściwie wszystko zaczyna w temacie programowania elektroniki, a to wszystko, co potem, czyli scena, nagranie w studiu, to już bardzo często jest przejście na inną platformę, typowo studyjną albo typowo koncertową. A DAW to jest to nasze urządzenie, takie przedłużenie naszej ręki, czyli to, co nam przychodzi do głowy, musimy w sposób naturalny umieć przenosić do, do komputera. I w związku z tym ten wybór tego programu jest bardzo istotny. Programowanie metronomu. No, bardzo ciekawe, a czasami drażliwy dla niektórych temat. Brzmienie, brzmienia, nabicia, dynamika, gęstość grania. Co to jest metronom? Metronom to jest oczywiście miarowe uderzenie, które się kopiuje bardzo często przez cały czas trwania utworu. Nie zawsze przez cały czas, bo są fragmenty grane np. bez metronomu i ten metronom nagle wraca. Kombinacji mamy mnóstwo. Ale co jest ważne? Ważne jest chyba to, by metronom nie zabijał muzyki, by nie był on ordynarnym takim elementem, który nas powstrzymuje przed czymś. W związku z tym, żeby był metronom zaprogramowany naturalnie, ważne jest wybranie jego brzmienia, tak żeby nas nie raziło, kiedy w słuchawkach gramy i uderza do nas jakiś nieprzyjemny kaubel na przykład, bo są też takie brzmienia w postaci takiego bardzo metalicznego odgłosu krowiego dzwonka, jak to się fachowo o tym instrumencie mówi. Brzmienie. Druga kwestia, jak zostanie zaprogramowany. Czyli, jeżeli mamy tempo utworu, na przykład ćwiartka równa się 60, czyli dosyć wolne tempo. Czy zagęszczamy metronom ćwiartkowo, czy na przykład ósemkowo, czyli gęściej, żeby na przykład muzycy grali bardziej razem? To jest parę pytań, które, na które sobie trzeba odpowiedzieć. No i nabicia. Cóż to są nabicia? No, dosyć to potocznie brzmi, ale nie ma lepszego określenia. Precount nazywa się to w angielskim. W związku z tym chodzi o co? Chodzi o uderzenia, które pojawiają się przed zagraniem danej frazy, czy danej części, czy w ogóle utworu. Czyli uderzenia, których nie słyszy publiczność siedząca za naszymi plecami albo przed nami, ale słyszymy to my. I te uderzenia trzy, cztery różnie wprowadzają nas w pierwszy takt utworu. To jest bardzo ważne, żeby te nabicia bardzo dobrze wymyśleć naturalnie pod muzyków, i muzycy, o czym będę jeszcze później powtarzał, muszą zanotować w nutach nabicia, żeby nie być zaskoczonym, czy tych nabicie jest trzy, czy cztery, czy dwa. Różnie z tym bywa, bo dlatego, że nabicie jest jednak pauzą dla widowni. Jeżeli nabicie w wolnym tempie zabiera nam 4 ćwierćnuty, to może się okazać, że to są 3 sekundy, które są, jak powiedziałem, ciszą. Może się okazać, że to za długo, więc trzeba nabicie skrócić do dwóch uderzeń. Mnóstwo różnych pytań, ale jest to bardzo ważna kwestia w przypadku programowania metronomu i o gęstości grania już powiedziałem. Metronom może być zaprogramowany naturalnie, tak że nikt z widzów nie odczuje, że orkiestra gra do metronomu. Po zaprogramowaniu wszystkich ważnych partii elektronicznych następuje eksportowanie. Eksportowanie, czyli wypuszczanie, wyrzucanie tego w inne miejsce warstw elektronicznych według kategorii. Tak jak już mówiłem, grupowanie brzmień również tworzę według kategorii. Tak tutaj, kiedy eksportuję, a po co zaraz powiem, również eksportuję te pliki według kategorii. Atmos, czyli atmosfery. Loops, czyli wszelkie lupowe partie rytmiczne. Leads, czyli wszelkie partie główne, które odgrywają jakieś ważne melodie, które są bardzo często na wierzchu. Syntetyczne basy, najczęściej dwojące, zdwajające partie akustyczne. I na przykład arpsy, czyli arpeggia, które są bardzo charakterystyczne dla muzyki Elektronicznej bardzo szybkie przebiegi, krótkimi dźwiękami grane najczęściej wokół harmonii. To oczywiście tylko przykłady, bo tych kategorii jest znacznie więcej. I po wyeksportowaniu tego na przykład na dysk, na pendrive'a, importujemy te partie elektroniczne do programu, którego używamy na scenie. To może być ten sam program, w związku z tym unikniemy tego eksportowania, importowania, ale często jest to inny program. U mnie są to dwa różne programy. Dawem, czyli Digital Audio Workstation jest Logic Audio, taki właściwie najbardziej popularny program, najbardziej chyba przyjazny, wydaje mi się, ale to oczywiście moja, moja teoria. I program ProTools, który jest standardem w studiach nagraniowych, którego używam z kolei na scenie. Tak się przyzwyczaiłem i y, tak mi dobrze, rzeczywiście. To znaczy, program ten, y, mówię o ProToolsie, zużywa bardzo mało y, procesora komputerowego. Y, w związku z tym minimalizuje w tym momencie y, ryzyko na przykład zatrzymania się komputera w trakcie jakiegoś utworu. W związku z tym, ProTools na scenie, Logic y, w studiu i w momencie, kiedy wymyślam. I ten proces to jest właśnie komunikacja pomiędzy jednym programem a drugim. Wyrzucam z jednego, wprowadzam. Do drugiego. No i teraz co się dzieje dalej? Kiedy już dokonujemy tych przygotowań czysto cyfrowych na poziomie plików, programingów, musi się zainstalować jakiś zespół, orkiestra na scenie. No i to jest bardzo ważny proces. Oczywiście nie robimy tego sami, tylko robimy to w porozumieniu z człowiekiem, który się zna na dźwięku, na mikrofonowaniu, na, na brzmieniu akustycznym i łączeniu tego brzmienia akustycznego z elektroniką. Ustawienie muzyków, bo to jest bardzo istotne. Zauważmy, że orkiestra też nieprzypadkowo jest, tradycyjna, klasyczna orkiestra, filharmonia, nie jest ustawiona przypadkowo. No to znaczy, z jakiegoś powodu perkusja, która jest głośna bardzo, jest oddalona bardzo często daleko w tyle, w jednym rogu albo w drugim, albo całą, całą tylną linię wypełniają. Póżony też są jednak oddalone od na przykład pierwszych smyczków czy drugich. Dlatego, że jednak są głośnymi instrumentami. Tak samo trzeba myśleć o y, instalowaniu się muzyków, zwłaszcza kiedy łączymy muzyków akustycznych, smyczkowców, y, y, instrumenty dęte, drewniane, blaszane, z elektrycznymi typu gitary basowe, gitary elektryczne, perkusja, która jest bardzo głośna i elektronika, która też się musi gdzieś w tym całym składzie odnaleźć i w którymś miejscu ją trzeba ulokować, w postaci, nie wiem, syntezatora chociażby, prawda? No albo komputera, który odtwarza partię elektroniczną, którą najczęściej yy, stawiamy, nie wiem, przy, 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 przy dyrygencie. Więc to ustawienie jest bardzo ważne. Mało tego, w przypadku łączenia instrumentów cichych z głośnymi, jeszcze dochodzi temat parawanów, yy, czyli pewnych takich yy, no, przegród, które, które umożliwią akustykowi, który siedzi na widowni, yy, dokonać dobrego dźwięku, czyli perkusja, która naprawdę hałasuje, bo nie sposób właściwie, żeby ten instrument był cichy. Po to się odgradza od reszty orkiestry, żeby ta perkusja nie weszła na wszystkie instrumenty, czyli jej dźwięk nie zagłuszył partii pierwszych skrzypiec, fletów i klarnetów. Więc jeszcze trzeba założyć przy ustawieniu taki, 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 taki oto temat, jak przegrody czy parawany, które, na które musi się znaleźć miejsce po prostu, więc trzeba na to wygospodarować osobne, osobne miejsce. Mikrofony, niby rzecz oczywista, ale w przypadku... W przypadku nagłaśniania każdego instrumentu z osobna, a tak się dzisiaj też bardzo często dzieje, no to jest to skomplikowana operacja. Oczywiście robi się ją najczęściej z ekipą nagłośnieniową, natomiast jest to proces, który zajmuje bardzo dużo czasu. Tak naprawdę przed pierwszą próbą mikrofonową ekipa nagłośnieniowa potrzebuje 5-6, a czasami i więcej godzin, i oni rzeczywiście muszą mieć swoją scenę dla siebie, wyłącznie. Muszą tylko wiedzieć na podstawie krzeseł i pulpitów, gdzie siedzi dany instrument. W związku z tym trzeba rozrysować ten plan oczywiście dużo wcześniej. Ale o omikrofonowanie jest bardzo ważne, dlatego że potem przychodzą muzycy i jeżeli jesteśmy nieomikrofonowani albo toczy się to w trakcie, nie wiem, schodzenia się muzyków czy próby zagrania pierwszych dźwięków, no to tracimy czas, bo nie ma ani muzyki, ani próby dźwiękowej. W związku z tym to się toczy wcześniej. I te mikrofony rzeczywiście, pytanie, czy właśnie są, orkiestra jest nagłaśniana mikrofonami pojemnościowymi, czyli rozsianymi po całej orkiestrze w postaci kilku albo kilkunastu mikrofonów, które zbierają ogół orkiestry, czy nagłaśniani jesteśmy bliskimi mikrofonami, bardzo często przypinanymi do samych instrumentów bezpośrednio, albo część takich, część takich. To jest już pytanie o logistykę, o samą koncepcję. Te, te mikrofony, które są blisko przypinane bezpośrednio przy strunach, yy, przy, przy, przy klapkach, yy, przy czarach dźwiękowych, są o tyle skuteczniejsze, że zbierają dźwięk bardzo blisko. W związku z tym orkiestra nabiera jakby siły. W momencie, kiedy roz, rozlokujemy mikrofony pojemnościowe, to one zbierają wszystko. Nie tylko dźwięk instrumentu, ale również puknięcie klaśnięcie i nawet jakieś przypadkowe, nie wiem, przewrócenie kartki niewdzięczne i spadające nuty. W tym momencie na widowni słyszymy wielki szum, huk, dlatego że te mikrofony są tak skonstruowane, że zbierają wszystko. Więc teraz właściwie następuje taki trend, że tych mikrofonów przypinanych jest dużo więcej. No, minusem jest to, że to trwa dłużej, że ta skomplikowana instalacja jest, jest trudniejsza, często, często droższa, ale na pewno skuteczniejsza muzycznie. Słuchawki. Kolejny temat, który jest właściwie często obcy orkiestrom i filharmonią. A jak nie nieobcy, to bardzo często nielubiany. Dlaczego? Dlatego, że tak, no, tracimy trochę naturalne środowisko, bo tak, dwoje uszu odsłonięte, a tu nagle musimy włożyć słuchawkę do jednego ucha, najczęściej prawego, żeby lewym kontrolować intonację. I zresztą zawsze się to tak toczy, że jedno ucho jest odsłonięte. No ale po co? No, no zaraz, no, to jest jakieś takie dziwne, że tu mamy jakąś, jakiś taki prawoskręt, że coś nam się tu odbywa skądś, z jakiegoś komputera, a tu słyszymy siebie. To jest bardzo trudne. i Nie twierdzę, że to nie jest, że to nie jest trudne do przyzwyczajenia. Ale, ale jednak nikt nie wymyśli niczego lepszego. To znaczy, żeby synchronizować muzykę elektroniczną z, muzyki, z muzykami akustycznymi, musi być jakiś wspólny język. I wspólnym językiem jest metronom, rzeczywiście. Najlepszym, najbardziej skutecznym językiem jest metronom. Jeżeli gra, się z muzyk, jeżeli gra się muzykę na przykład z użyciem właśnie perkusji, sekcji rytmicznej, teoretycznie ktoś może powiedzieć, dobrze, to po co ten metronom, skoro perkusja i tak na przykład wypełnia te wszystkie rytmiczne części, w związku z tym mogę przecież słuchać perkusji. No tak, ale perkusja z uwagi na to, co powiedziałem wcześniej, z uwagi na głośność swoją. Jest bardzo często chowana daleko gdzieś w róg sceny to ta perkusja do nas dociera z dużym opóźnieniem, z odbić sali, nie słyszymy konkretnego uderzenia high hatu czy stopy, czy werbla w momencie, kiedy się ten, to uderzenie wydarza, tylko dociera do nas z, łam, z, z łamkiem sekundy opóźnienia. A to już niestety powoduje, że nie mamy synchronu i muzyka tak naprawdę traci na swojej na skuteczności. Swojej Więc słuchawki, słuchawki dla wszystkich muzyków to jest oczywiście karkołomna instalacja, bo to ponownie, tak jak z mikrofonami trzeba rozłożyć pełne okablowanie, przy 70 muzykach, to jest naprawdę co robić. Natomiast zdecydowanie jest to najlepsze z tym, czym ja się spotkałem, jeżeli gramy muzykę z metronomem, trudną i szybką, taką zmieniającą się w charakterze i ze zmieniającym się metrum. Dlatego, że w przypadku grania muzyki takiej powiedzmy w średnich tempach, których na przykład te, te tempa się nie zmieniają, to można się pokusić o wariant, że słuchawki ma wyłącznie dyrygent. Natomiast, kiedy dochodzimy do muzyki rytmicznej, kiedy trącamy o rytmy ala Bartok, Bacewicz, Igor Strawiński, to musimy zdecydowanie mieć ten metronom w całej orkiestrze. Nie w pierwszych pulpitach, tylko we wszystkich pulpitach. Wtedy możemy mówić o pra pra prawdziwym zagraniu, skutecznym, tak napisanej muzyki. A więc słuchawki. Słuchawki najczęściej małe. Skoro mowa o słuchawkach, to chciałem wam pokazać odlewy. Wyglądają trochę jak aparat słuchowy, a ich wartość główna polega na tym, że pomijając, że tam są bardzo dobre słuchawki schowane i zalane, to są to moje słuchawki, to znaczy one są dokładnie odlewami moich uszu. I wkładając je, to nie chodzi o to, żeby one się zlewały z uchem, chociaż są w takim kolorze cielesnym, chodzi o to, by... Przylegały idealnie do ucha. A jaka jest różnica główna? Główna różnica polega na tym, że słyszę wszystkie częstotliwości. Słyszę w tym momencie przede wszystkim dolne pasmo, bo wkładając słuchawki małe, najczęściej mamy niedosyt tego dolnego pasma, basowych struktur. W tym wypadku mam pełne pasmo, jestem troszkę odizolowany, to znaczy jak ktoś do mnie mówi, to czasami prościej wyjąć słuchawkę, bo nie wszystko słychać, a niektóre słuchawki wręcz zupełnie odcinają muzyków od rzeczywistości. Niektórzy tak lubią, a niektóre słuchawki, to jest taki model sprzed paru lat, mają jeszcze mikrofon zamontowany, że można sobie od, od, ten mikrofon otwierać w momencie, kiedy ktoś do nas mówi. Natomiast odlewy polecam, to jest oczywiście jakiś wydatek, natomiast komfort pracy na scenie zupełnie nieporównywalny. No więc słuchawki, temat kolejny, niektórzy używają dużych słuchawek, śmiesznie to wygląda na scenie, ale przynajmniej słuchać pełne pasmo, więc można i w ten sposób do tego podchodzić, gorzej w studiach nagraniowych część, najczęściej się używa dużych słuchawek, tylko że tak jak mówię, jedno ucho musi być odsłonięte, w związku z tym słuchawki wkłada się w bardzo dziwny sposób, wygląda to dosyć karykaturalnie, ale w studiu nagraniowym nikt nie filmuje, więc może się tak zdarzyć. Interface audio. Cóż to za magiczne hasło? Ci z Was, którzy dotykają muzyki komputerowej wiedzą doskonale, że sam komputer to za mało. Jeżeli myślimy o poważnym Performowanie muzyki elektronicznej na scenie musimy mieć dobry, skuteczny, dobrej jakości interfejs audio. Dzisiaj te interfejsy się zamykają w niedużych skrzyneczkach, ale podstawowe pytanie jest yy, takie o to, co widzicie w nawiasie: niezależne wyjścia audio. Jakie macie oczekiwania od interfejsu audio? Czy w momencie, kiedy wypuszczacie w, na scenie partii elektronicznych sporo i sporo różnych partii elektronicznych, na przykład perkusyjne, melodyczne, yy, basowe, chóry i jeszcze coś, to najlepiej, żeby uzyskać jak najlepszy efekt na widowni, wyseparować te poszczególne warstwy na osobne wyjścia. Tak, żeby dźwiękowiec, który będzie dokonywał miksu na widowni, miał wszystko pod osobnymi suwakami. Czyli właśnie osobno basy, osobno smyczki, osobno jakieś zdwojenie instrumentów dętych, jeżeli jest taka potrzeba, czy osobne lupy, wszelkie perkusyjne warstwy. Bo jeżeli odtworzymy ze zwykłego laptopa zsumowany, zsumowany dźwięk, to tak naprawdę nie ma co liczyć na jakąkolwiek jakość tej elektroniki, zespolenia się z żywymi muzykami na sali. To jest kompletna bzdura. Więc interfejs audio jest ważnym elementem, jego wybór też jest ważny. Oferta jest dzisiaj. Przepotworna, dzisiaj naprawdę można, można w tej kwestii dużo i to są, tak jak mówię, urządzenia nieduże, już to się nie wiąże z tym, że bierzemy jakąś walizkę i e, nosimy coś ciężkiego, to jest naprawdę nieduża, nieduża rzecz i już stosunkowo niedroga, ale trzeba się w nią zaopatrzyć i najlepiej mieć jak najwięcej wyjść audio, e, żeby mieć swobodę na wypuszczanie odseparowanych warstw. No, i to, co się dzieje na koniec instalacji na scenie, cały, cały czas mówię o instalacji, czyli nie ma jeszcze muzyków na scenie, tak naprawdę. Ekipy pracują, okablowują, okablowują zespół. To jest sprawdzenie poziomów głośności elektroniki. Czyli odtwarzamy coś z komputera przez wspomniany interfejs audio, sprawdzamy jakie to są poziomy, czy nie ma jakiegoś, jakichś przesterów po drodze, czy wszędzie sygnał dochodzi do każdego z muzyków do każdych słuchawek, czy dochodzi do stołu odsłuchowego, który najczęściej jest schowany w kulisach sceny i czy wszystkie ścieżki, wszystkie materiały elektroniczne dochodzą do człowieka, który jest za moimi plecami, jak, 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 jak jestem dyrygentem, czyli do człowieka od miksu na widowni, od miksu finalnego dźwięku. Na tym kończy się instalacja na scenie. Dopiero w tym momencie wkraczają muzycy, którzy przechodzą na próbę. Pamiętam takie zabawne zdarzenie z jedną z orkiestr, kiedy Rozpoczęła się próba, a próba z reguły z nagłośnianą, z nagłośnianą orkiestrą filharmoniczną, właśnie, czyli 70, 80 albo i więcej osób, oznacza, że ekipa dźwiękowa musi przejść tak naprawdę przez każdy instrument, pojedynczo, bardzo często, nie grupami. No chyba, że są z jakiegoś powodu przygotowani wcześniej, na przykład już się odbyła jakaś próba i można odtworzyć pewne ustawienia stołu mikserskiego, ale z reguły jest to jednak mozolna praca przejścia przez każdy instrument osobno. No i pamiętam, że to trwa z reguły około godziny albo nawet i półtorej. A w filharmonie najczęściej czy orkiestry już tam reasumując, pracują w tym trybie bardzo często półtora godzinnym i następuje przerwa. Jeden z muzyków koncertnicz chyba wtedy po tym soundchecku tak zwanym, czyli przejściu mozolnym jednego muzyka, kolejnego, 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 oni jeszcze nic nie zagrali rzeczywiście. I minęło półtorej godziny. I padło, padło zapytanie: pani Adamie, ale Pan zdaje sobie sprawę, że za chwilę będzie przerwa. A my jeszcze nie zagraliśmy nuty. No, no oczywiście, że się zdaje sprawę, sprawę, dlatego że to było założone. No Tak, 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 tak to wygląda i tego się nie da skrócić. Ten proces półtorej godziny, czy godziny czasami poświęcenia na. Sprawdzenie każdego mikrofonu jest niezbędne. To trzeba założyć. Od razu w planie prób, że półtorej godziny schodzi na, bynajmniej na muzyczne sprawy, tylko na techniczne sprawy. Samczek Orkiestry. Na tym polega samczek Orkiestry, że słyszymy wszystkie sygnały, ale też zapoznajemy się ze słuchawkami. Musimy też poinstruować muzyków, że słuchawki są delikatne, że słuchawek nie można zrzucać na ziemię, już nie mówiąc o przydeptywaniu, że wkładamy jedną słuchawkę, druga najlepiej to czasami można również w porozumieniu z ekipą dźwiękową wyłączyć, tak żeby ta słuchawka nie emitowała niepotrzebnego dźwięku, który na przykład będzie od razu słyszalny na mikrofonie, bo po co? Po co takie hałasy, które są niepotrzebne? Więc y, czasami można to rozegrać w ten sposób, że dźwięk się rzeczywiście wydobywa tylko z jednej y, słuchawki, więc muzycy zapoznają się tak. Tu mamy kabel, tu mamy kabel, jak odkładamy słuchawki, to na oparcie i tak dalej. Savoir-vivre orkiestrowy, związany tym razem z nowymi technologiami. I to, a to jest zawsze jakaś nowość dla muzyków orkiestrowych. Sprawdzenie poziomu głośności metronomu. To jest kolejny etap bardzo ważny, jeszcze przed graniem jakiegokolwiek utworu, żeby sprawdzić. Drodzy Państwo, słyszą Państwo metronom? Tak, słyszymy. Cicho czy głośno? Cicho. No to już wiadomo, że trzeba podgłośnić, dlatego że jak zaczną grać, to ten metronom w ogóle zniknie. A ten metronom tak naprawdę cały czas musi być słyszalny. Dobrze zaprogramowany metronom jest zaprogramowany dynamicznie, czyli w momencie kiedy orkiestra gra głośno, to ten metronom również jest zapro zaprogramowany głośniej. A jak gra cicho, to oczywiście jego dynamika spada. Mało tego, stosuje dwa brzmienia metronomu, taki bardzo niesłyszalny niemalże rodzaj puknięcia, zresztą to wam dzisiaj zademonstruję w sytuacji kiedy orkiestra gra absolutne piano pianissimo i to powinno być tylko takie puknięcie bardzo delikatne. Po co? Żeby po pierwsze nie rozpraszać muzyków, ale też żeby ten metronom nie wyciekał ze słuchawek na mikrofony, bo to się tak naprawdę w dużej mierze rozchodzi przy pracy z mikrofonem, żeby on nie dochodził na widownię, żeby nie, nie psuł obrazu muzyki. I drugie uderzenie, głośniejsze, kiedy jest forte, kiedy jest tutti orkiestrowe i wtedy przechodzę pomiędzy jednym a drugim brzmieniem metronomu. I to rzeczywiście jest bardzo skuteczne i dobrze się sprawdza. A więc sprawdzenie głośności metronomu, to jest jeszcze przed zagraniem pierwszej nuty. Komunikacja z dyrygentem poprzez słuchawki. To jest fantastyczny wymysł nowych technologii. Bardzo sobie to cenię, że można powiedzieć coś szeptem do człowieka, który jest ode mnie oddalony 50 metrów. On ma oczywiście słuchawki, czy słuchawkę jedną, a ja tak jak do was przez mikrofon, mikroport upięty, mogę powiedzieć uwaga, forte, albo uwaga tutti, uważaj, metronom się zbliża. Na przykład, bo widzę ten metronom na swoim komputerze, a on go nie widzi. Więc takie proste komunikaty, również podczas koncertów, co na początku trochę może szokuje orkiestry, ale ja przecież tego nie robię w zauważalny sposób, nie mówię tego tak, żeby trzy rzędy to usłyszały, tylko i wyłącznie zupełnie szeptem, to nagle okazuje się, że te komendy bardzo dużo dają i, i, i pomagają muzykom. W związku z tym jak słuchawki, to i mikroportu dyrygenta i komunikacja nie po to, żeby mówić do widowni, tylko właśnie po to, żeby mówić do muzyków. Zapisanie w nutach przez muzyków wszelkich informacji odnośnie metronomu. To jest bardzo ważna rzecz i ja o tym powtarzam zawsze do znudzenia wszelkim orkiestrom, z którymi pracuję właśnie w połączeniu z elektroniką, że wszelkie informacje co do metronomu, czyli nabicia, czyli te puste uderzenia przed zagraniem jakiejś frazy czy utworu, zatrzymania metronomu, jaka część jest bez metronomu i kiedy ten metronom na przykład wraca, to wszystko każdy muzyk powinien zanotować. Niezależnie od tego, czy w tym fragmencie, o którym mówimy, gra czy nie gra. Dlatego, że później gra. I jeżeli nie zapiszę tego nabicia, no to nagle się zgubi, aha, to było w tym takcie, było zaraz, zaraz. Więc wszyscy muzycy muszą zanotować. Czasami można to zrobić, oczywiście wcześniej kompozytor może te partie metronomu zapisać w nutach, ale najczęściej jednak notuje się to ręcznie, ołówkiem, tak jak się pisze smyczki, tak jak się czasami notuje artykulacje albo jakieś drobne błędy, które się zdarzają w nutach. Ołówkiem notujemy nabicia i w tym momencie muzyk wie doskonale. Po trzech nabiciach gram takt numer 5. Czysta, jasna konkretna informacja, ale ważne jest to, by każdy z muzyków zapisywał wszelkie informacje związane z metronomem. Plan awaryjny, zawodność elektroniki. Nie lubię tego zagadnienia, ale też mam jakieś szczególne szczęście dla elektroniki i nic takiego mi się nie zdarzyło. Natomiast trzeba pamiętać, że elektronika jest zawodna. No to jest tylko sprzęt. Człowiek też jest zawodny, oczywiście, i też zapomina, ma słabsze dni. Elektronika chyba słabszych dni nie ma, ale potrafi zaskoczyć. Nie wiem, dysk potrafi dawniej, te dyski, które były wolne, które się przegrzewały, potrafiły spłatać figla. Musimy założyć plan awaryjny. Plan awaryjny oznacza, że gramy jakiś utwór z elektroniką, bez tej elektroniki, po prostu. Że musimy się nastawić na to, że albo. Przerywamy ten utwór, albo wykonujemy skok do jakiegoś taktu, albo drygujemy po prostu nagle bez metronomu i wszystko się toczy, tak jakby tej elektroniki po prostu nie było. Musimy założyć jakiś plan i przekazać go orkiestrze. Musimy o tym pamiętać, bo liczenie na to, że elektronika zawsze sprosta, jest jednak utopijne i można się w tym momencie na, na przykład na transmisji telewizyjnej. Mocno zdziwić. Więc lepiej plan awaryjny założyć i zawsze jednak to czarnowictwo z tyłu głowy mieć, bo to jest jednak tylko sprzęt. To jest tylko sprzęt. Tu się może przegrzać. Na przykład laptopy są bardzo wrażliwe na temperaturę. Zdarzyło mi się grać koncerty w plenerze. Pamiętam, na Światowych Dniach Młodzieży próba odbywała się o godzinie 15 czy 14 w pełnym słońcu. Scena na podkrakowskich brzegach no, była tak ulokowana, że słońce biło centralnie w scenę. 10 metrów sceny było w pełnym słońcu. I Laptop oczywiście odmówił posłuszeństwa. No, nie to, że się wyłączył, tylko spada jego moc obliczeniowa, w związku z tym nie jest w stanie odtworzyć partii elektronicznych, które mu przewidziałem. Zatrzymywał się, zrywał i tak dalej. Trzeba było jakieś wiatraki i tak dalej i przede wszystkim musiało minąć słońce. Laptop się nie zepsuł, tylko musicie pamiętać, że jak Was czeka koncert w planerze, to takie sytuacje z elektroniką się mogą zdarzyć. Miks dźwięku na widowni. Bardzo ważny temat, dlatego że tu i teraz siedzimy sobie na scenie, jest nam fajnie, słyszymy metronom, słyszymy elektronikę, słyszę pierwsze skrzypce, drugie orkiestrę, mam jakiś balans w słuchawkach, jest mi dobrze, ale to nie oznacza, że tam jest dobrze, czyli na widowni. To jest zupełnie inny rodzaj brzmienia i inny rodzaj doznań, już nie mówiąc o tym, że to jest zupełnie inna instalacja. Tam ten utwór może zabrzmieć kompletnie inaczej, może, mo, może wręcz nie być, słychać, słyszeć, nie być słychać ważnych elementów, które u nas grzmią wręcz. Może się tak zdarzyć, bo, 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 bo takie absurdy też mają czasami miejsce. Czyli trzeba zwrócić uwagę oczywiście, Jaki człowiek siedzi na widowni? Czy mamy z nim jakieś przełożenie i, i, i na niego przełożenie i jakieś porozumienie przede wszystkim? Najlepiej spotkać się przed próbą i opowiedzieć, co to jest w ogóle za muzyka i na jaką rolę elektronika spełnia? Czy ważną, czy mniej ważną? Czy jest rodzajem tła? Czy jest w pewnych momentach tak ważna, że powinna wręcz dominować nad orkiestrą? Takie rzeczy się też zdarzają, przecież muzy muzyka jest różna. To wszystko zależy, jaki mamy pomysł. Więc bardzo jest istotne to, by sprawdzić, w trakcie próby, oczywiście, no bo przecież nie koncertu, to już jest pozamiatane wtedy. Co się dzieje na widowni? Jak elektronika, nad którą tak mozolnie pracowaliśmy chwilę wcześniej w studiu, komponuje się z instrumentami akustycznymi? No i przede wszystkim, jak brzmią instrumenty akustyczne? Bo jak wiemy, mikrofony siłą rzeczy zawsze zmieniają brzmienie instrumentów akustycznych. Nie ma takiej możliwości, by instrument przez mikrofon zabrzmiał tak samo jak akustycznie. Nie ma takiej możliwości. Mikrofony są coraz doskonalsze, ale nadal będzie to jednak dźwięk przetworzony. Dlatego tak wielu wrogów mikrofonowania instrumentów czy głosu ludzkiego, bo jednak się rzeczy, technika ta nadal nie jest tak doskonała, by przenosić wszystkie alikwoty, to wszystko, co słyszymy, słysząc muzyka w bezpośrednim kontakcie. Ale da się to zrobić dobrze i to pod tym się podpisuje, i, 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 i wiem to. No właśnie, to była próba do koncertu, ale teraz dwa słowa symboliczne o nagraniu, bo to też tyczy się nowych technologii, bo nagranie gruntownie się zmieniło studyjne w ostatnich latach. Czym się zmieniło? No, zmieniło się tym, że właściwie przestaną używać magnetof magnetofonów szpulowych, a właściwie wkroczyły komputery i wspomniany Pro Tools, który jest standardem, programem, który jest w każdym studiu nagraniowym. No i przede wszystkim no, nie, musimy, nie musimy mozolnie wbijać się w jakieś fragmenty, tak jak było w przypadku taśmy. Musimy wcelować źle zagrany, nieczysto za zaśpiewany dźwięk precyzyjnie tak, jak on był tam wcześniej zaśpiewany, bo inaczej nam się nie sklei. Sklejka będzie niedobra i nie do użycia. Dzisiaj nagrywamy ile chcemy wersji, e, potem je sobie wybieramy, więc to są rzeczywiście te plusy nowych technologii, chociaż ktoś powie, że minus, dlatego że to nas rozleniwia w pewnym sensie. No ale po kolei. Co się dzieje przygotowując się do nagrania i czym się to różni od przygotowania orkiestry czy, czy do spotkania z orkiestrą w przypadku koncertu? Właściwie ten pierwszy etap jest taki sam. Programujemy partie elektroniczne i metronom. To się nie zmienia. Nie zmienia się również to, że musimy wyeksportować ten wynik naszej pracy do plików. Różnica polega na tym, że w przypadku sceny, kiedy gramy koncert, nie możemy wypuścić czy możemy, ale nie ma sensu tego robić wypuszczać każdego brzmienia osobno, bo wtedy nagle otrzymamy 25-30 ścieżek albo i więcej. Nie ma sensu w warunkach scenicznych. Wrzucać do interfejsu audio wspomnianego 30 wyjść audio, bo nie ma takiej potrzeby w warunkach koncertowych, by było to aż tak odseparowane. Sumujemy pewne podobne brzmienia do, jednych, do jednego pliku. Właśnie sumujemy syntetyczne basy, sumujemy partie perkusyjne, sumujemy jakieś, nie wiem, chóry czy jakieś zdwajanie smyczków. Ale w przypadku nagrania studyjnego niczego nie sumujemy. Wszystko odseparowujemy po to, żeby reżyser dźwięku, który będzie dokonywał nagrania i później miksu, miał pod osobnym suwakiem każde brzmienie, żeby mógł zaingerować w każde brzmienie, ściszyć, dokonać ekwalizacji, kompresji, całej masy zabiegów, które się toczą w studiu. Wyseparowujemy wszystkie brzmienia, każda partia do osobnego pliku. To jest ta różnica w momencie eksportowania partii naszej pracy z urządzenia typu DAW, czyli Digital Audio Workstation. Importowanie partii, tak samo jak na scenie, do programu używanego w studiu tym razem, nie na scenie. I najczęściej, tak jak mówiłem, jest to Pro Tools. To się toczy przed dokonaniem nagrania, kiedy orkiestra jeszcze, nie wiem, się montuje albo w ogóle jeszcze nie przyszła. My importujemy przyniesione na dysku najczęściej, albo umieszczone, nie wiem, w chmurze internetowej, pliki, które wkładamy do programu, który będzie nam służył jako recording, tak zwany, czyli, czyli urządzenie, na które będziemy rejestrowali. No i następuje proces nagrywania instrumentów akustycznych. Tak samo mikrofony, jak na scenie, chociaż trochę inne oczywiście. Praca ze słuchawkami, ta sama sytuacja, to znaczy metronom musi być bardzo dobrze zaprogramowany, żeby się nie sączył na mikrofony niepotrzebnie za głośny, ze złym brzmieniem. Poziom głośności tego metronomu także jest bardzo ważny, żeby muzycy w każdym momencie słyszeli ten metronom. I przesłuchy, takie magiczne słowo przesłuchy. Cóż to są przesłuchy? No to jest to, o czym ja mówiłem w temacie perkusji, która... Nagle wchodzi na mikrofony pierwszych skrzypiec. Mamy przesuchy perkusji na ścieżce czy na śladzie pierwszych skrzypiec. I to się w studiu również zdarza, kiedy muzycy przychodzą i nagrają, nagrywają jako tutki orkiestrowe, pełna orkiestra nagrywa wszystko. Siadają flety, siadają smyczki, siada blacha, siada perkusja. Wspaniale, bo orkiestra gra razem, orkiestra słyszy swój własny puls, no ale w sytuacji, gdy coś się nie uda fletom, nic z tym nie zrobimy. To znaczy. Partia nieudana fletów jest najczęściej na wielu mikrofonach i to, że nagramy sobie flety osobno, nic nie zmienia, dlatego że ten błąd jest już zapisany na innych mikrofonach. W związku z tym często orkiestrę nagrywa się osobno, dzieli na podgrupy, to oczywiście tyczy się głównie jakichś takich skrajnie trudnych utworów albo muzyki filmowej, po to, żeby móc osobno, pod, nie wiem, dogłaśniać, podgłaśniać partie na przykład instrumentów dętych drewnianych czy smyczków, żeby mieć pełną kontrolę nad dźwiękiem. Ale przesłuchy to jest temat bardzo ważny, żeby od razu, planując nagranie studyjne, wiedzieć, że pewnych rzeczy już nie zmienimy. Jeżeli błąd nastąpi w jakimś instrumencie, koniec. Lepiej rozlokować coś osobno, jeżeli nam grozi taki błąd, jeżeli muzyka jest trudna, wymagająca, to lepiej nagrywać muzyków poszczególnymi warstwami. Najpierw zaprosić smyczki, potem zaprosić instrumenty dęte, e, potem sekcję rytmiczną i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście kolejność przypadkowo w ten chwili podałem, bo sekcja rytmiczna z reguły zaczyna takie nagrania. No i to jest coś, co e, jest. Z jednej strony piękne, z drugiej strony, jak wspomniałem, rozleniwiające. Możemy wybrać sobie wersję. No, ależ to wspaniałe. Śpiewamy piosenkę 50 razy i wybieramy sobie wersję numer 47. Nie jesteśmy skazani, jak to na scenie, w tremie, że to musi być wersja życia. Może być wersji dużo nieudanych, lepiej i gorzej zaśpiewanych, z większą energią, z lepszą interpretacją. I możemy usiąść w studiu nagraniowym i wybrać sobie wersję. To samo się tyczy muzyków przecież, wersji instrumentalnych, orkiestrowych. Możemy dokonać wersji. Wyboru wersji. To jest fantastyczne. W końcu... Staramy się, żeby to nagranie zabrzmiało jak najlepiej, więc to jest niewątpliwy atut nagrywania, że możemy dzisiaj, kiedy nagrywamy cyfrowo, kiedy mamy dyski o wielkich pojemnościach, szybkościach, możemy nagrywać ile chcemy, ile tylko czasu nam starcza w studiu, a przede wszystkim ile nam starcza kondycji. No i montaż, to jest kolejny etap, który funkcjonował oczywiście wcześniej w studiu, kiedy pracowaliśmy na taśmie, no ale były to nożyczki i taśma klejąca, tak w, oczywiście w dużym skrócie mówiąc. Zresztą radiowcy tak samo montowali swoje audycje, wycinali po prostu niepotrzebne fragmenty taśmy i sklejali, sklejali. Skle jeden fragment z drugim. Dzisiaj robi się to oczywiście wszystko w komputerze, edytuje się wszystko w komputerze. No i plusem jest to, że rzeczywiście można połączyć wersję sprzed dwóch dni z wersją z dzisiaj i ona się fantastycznie zlepi brzmieniowo i nikt nawet nie wie, że to było nagrane z odstępem dwóch dni. To są, to są moim zaniematuty mimo wszystko, bo jesteśmy jednak ludźmi, chociaż niektórzy są zwolennikami zapisu po prostu. Skoro, skoro tak czuliśmy, skoro nam się coś tutaj nie udało, jakieś omsknięcie drobne w górze w utworze Chopina, Boże, Boże, no. zdarzało się Rubinsteinowi, to dlaczego mi się nie, nie może zdarzyć? Oczywiście, element ludzki jest ważny i nie zapominajmy, jesteśmy ludźmi, natomiast to dążenie do perfekcji, to jest rzecz też, której się nie możemy jakoś wyrzec. No, siłą rzeczy chcemy, żeby te nagrania miały coraz lepszą jakość, były coraz bardziej perfekcyjne. No, tak jesteśmy skonstruowani. Po prostu musimy przemierzać nowe. Nowe warstwy. No i finalny miks toczy się w studiu, kiedy już nagramy wszystkie partie i mastering. Czym jest finalny miks? No, jak łatwo sobie wyobrazić, wszystkie ścieżki są zagrane, nagrane, wybrane wersje, zmontowane wersje. To wszystko, o czym przed chwilą mówiłem. I reżyser dźwięku w porozumieniu z kompozytorem, aranżerem, producentem, płyty różnie bywa, a czasami na świecie, co jest bardzo częste, przychodzi zupełnie inny człowiek do miksu. Chciałbym to wprowadzić kiedyś w Polsce, ale jesteśmy chyba jednak za małym rynkiem. Najczęściej ten sam reżyser dźwięku nagrywa orkiestrę, nagrywa fortepian, nagrywa gitarę basową i potem miksuje, a często i masteringuje, czyli wszystkie te etapy, które są na świecie rozłożone na kilka osób, u nas robi jeden człowiek. To jest po prostu kwestia małego rynku. To nie jest braku, kwestia braku profesjonalizmu naszego, naszego, naszego rynku. My jesteśmy fantastyczni absolutnie mamy świetnych reżyserów dźwięku, no tylko te, te produkcje mają zupełnie inne budżety, więc, więc na świecie przychodzi mikser, a u nas najczęściej Częściej reżyser dźwięku, który się zajmuje miksem przy okazji i dokonuje. Yy, dokonuje no, pff, przede wszystkim wyboru, na co stawiam, czy opieram ten miks na smyczkach, czy opieram ten miks na yy, sekcji rytmicznej, gdzie jest wokal w tym wszystkim? Wokal najczęściej najpóźniej wkracza, jeżeli jest, oczywiście, dokonuje miksu, który zajmuje. Różnie, czasami 6 godzin, czasami 12 godzin, czasami kilka dni. Stoły cyfrowe dają tę przewagę dzisiaj, że można odtworzyć ustawienie z wczoraj i przystąpić do kontynuacji swojej pracy właśnie z wczoraj. No ale są też stoły analogowe, które wielbię i nie jestem jedyny, nie jestem odosobniony. W legendarnym studiu S4, w Polskim Radiu jest stół analogowy, który właściwie trzeba ręcznie odtworzyć, czyli kiedy ktoś po nas przyjdzie i ten stół pozmienia jego ustawienia, to natychmiast, no, natychmiast nie wrócimy do swojej pracy. Musimy mozolnie odtworzyć ustawienie tłumików, czyli, czyli wszystkich um, suwaków pokręteł, następuje bardzo mozolny proces miksu. To jest niezwykle skomplikowany proces, do tego trzeba wielkiej wiedzy rzemiosła, warsztatu, o tym też y, mówiłem na ostatnim spotkaniu, że każdy artysta jest rzemieślnikiem. I powtarzam to po raz kolejny. Reżyser dźwięku to też artysta i również musi być rzemieślnikiem. No, może nam tutaj, tutaj się w tym zawodzie trochę bardziej ko kojarzy to z rzemiosłem, bo trzeba mieć wszystkim wiedzę fizyczną, wiedzę matematyczną, wiedzę o sprzęcie, przeczytać te grube instrukcje, a jednocześnie wiedzieć, y, co to jest muzyka, na czym polega i jak mówić do muzyków podczas nagrania. Więc ta y, złożoność zadań jest, jest bardzo wielka, ale rzem rzemiosło i warsztat tyczy się każdego, a zwłaszcza reżysera. Dźwięku. On musi wiedzieć rzeczywiście, jakie zabiegi zastosować, żeby orkiestra zabezpieczała naturalnie, żeby nie zgubić tego, co tam fantastycznego się y, zrodziło w, y, podczas wykonania, bo bardzo często się zdarza w przypadku złych reżyserów dźwięku, że coś się pięknego uniosło w studiu i potem w finalnym miksie tego w ogóle nie ma, nie słyszymy, coś zostało przykryte, coś zostało zamazane, coś zostało wycięte, nie daj Boże. Takie rzeczy się zdarzają. Finalny miks to jest podsumowanie naszej pracy. Można tym... Y, Unieść muzyków, pokazać ich z jak najlepszej strony i można ich absolutnie pogrążyć. Wytknąć wszelkie błędy i przede wszystkim zepsuć muzykę. Bardzo ważny, bardzo odpowiedzialny moment, no bo tak naprawdę reżyser dźwięku jest odpowiedzialny za pracę iluś set często ludzi. Odpowiedzialność potężna. A mastering to już końcowy proces, który jest takim ulepieniem finalnym nagrania, dopracowaniem, takim postawieniem kropki na D, doprawieniem brzmieniowym, trochę tak jak przyprawy w, w kuchni, abyśmy mogli mieć fantastycznie brzmiący produkt właśnie na różnych urządzeniach na małych głośnikach, na dużych głośnikach w samochodzie. I tak dalej, żeby to, żeby to nagranie stało się trochę bardziej uniwersalne. To też jest niebezpieczny proces, bo tym masteringiem można też popsuć nagranie, i to się też zdarza czasami, ale mówiąc szczerze, już się nie popsuje na pewno proporcji w nagraniu, y, takie jakie się znalazły w miksie, to już, to już raczej y, tego nikt nie zmieni. No właśnie, i teraz, skoro dużo mówiliśmy y, i sporo teorii za nami, to taki, taka próbka połączenia orkiestry, fantastycznej Orkiestry Narodowej, Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach z elektroniką właśnie. To będzie już w formie klipu, co za chwilę Wam zademonstruję, no ale w, y, chciałbym, żebyście się też skupili na warstwie dziękowej, nie tylko na obrazkowej. Rzecz się tyczy wydarzenia pięknego, które niestety z powodu pandemii się nie wydarzyło, Odbyło się w bardzo ograniczonej formie, a mówię o Intel Extreme Masters, czyli o Mistrzostwach Świata w Grach Komputerowych, które się miały wydarzyć w marcu w Katowicach, tuż obok spotka, czyli obok siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. A dwa miesiące wcześniej, w styczniu, spotkaliśmy się i stąd właśnie ze stycznia będą kadry w tym filmie, by zarejestrować utwór, który jest od kilku lat hymnem tego, tego pięknego zdarzenia. To jest absolutna euforia. Zjeżdżają się do Katowic ludzie z całego świata, to już kilka lat trwa w Katowicach. Już nie mówiąc, że fanów gier komputerowych jest na całym świecie mnóstwo, no to oni jeszcze przyjeżdżają tam naprawdę w liczbach wielu tysięcy, koczują tam w długich kolejkach, żeby się dostać, żeby zobaczyć tych najlepszych graczy ze świata, bo gracze przede wszystkim przyjeżdżają. Ale też przyjeżdżają youtuberzy, rozmaici mówcy, którzy motywują, jak grać, żeby przejść wszystkie etapy gry. Także wielkie święto. I pomysł twórców tego wydarzenia był taki o to, żeby zaszczepić, zaszczepić orkiestrę symfoniczną do tego właściwie, było, wydawałoby się, innego świata, zupełnie na, na czym innym polegającym, polegającego. No. I czy to się udało? Wydaje mi się, że te emocje są niezwykłe i to, i to nie tylko widać, ale, ale, ale i słychać. Orkiestra, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia musiała w swojej pięknej sali spotkać się ze mną, założyć słuchawki, czyli te wszystkie procesy, o których Wam mówiłem przed chwilą, się wydarzyły, posłuchać metronomu, posłuchać warstwy elektronicznej i zsynchronizować się z elektroniką. Co z tego wyszło? Posłuchajmy. Te zdjęcia oczywiście nie pochodziły z tego roku, bo jak wspomniałem, publiczność nie mogła w tym roku wejść do spotka, a byłoby ich kilkanaście tysięcy, a zjechało do Katowic kilkadziesiąt. Już część niestety była na miejscu, bo to zostało niestety ogłoszone bardzo późno, no ale pandemia rozwijała się dynamicznie. No ale zostało to, co zostało, czyli klip, który pokazuje te emocje. No, a skoro usłyszeliście fragment muzyki zapisanej jednak w formie tradycyjnych nut, no to chciałbym krótko przejść do szybkiego pokazania wam właśnie najbardziej takich istotnych zabiegów, które się w tym utworze pojawiły. Jak wspominałem, na górze umieściłem partię elektroniczną w postaci slashów, prawda? To są takie znaczki, które widzicie. Żeby, żeby widzieć, gdzie ona się odzywa, a właściwie w tym utworze ona się odzywa przez cały czas trwania. Nie wspomniałem, autorem muzyki jest Alexis Troy, niemiecki kompozytor, DJ, producent muzyczny, który stworzył te partię elektroniczną warstwę elektroniczną, do której napisałem partię orkiestrową, dlatego że na mnie spoczął, spoczął tutaj trud zorkiestrowania tego utworu. Kompozytor właściwie niczego nie zasugerował, stworzył tylko taką okołoorkiestrową warstwę elektroniczną, ale, ale ona właściwie nie została przeze mnie użyta. Zauważcie, że tutaj te początkowe pużony które tak nie wiadomo, co grają, jakieś takie nieokreślone rytmy, to jest dokładnie ten zabieg w którym zaznaczam muzykom, żeby nie grali frulato, tylko żeby powtarzali nierytmicznie wskazaną nutę z crescendem i z dekreszendem, czyli taki rodzaj to, co jest bardzo często stosowane w muzyce chociażby Witolda Lutosowskiego, czyli aleatoryzm, czyli pewny rodzaj przypadku, który jest jednak kontrolowanym przypadkiem, bo dokładnie tyczy się tej części, wreszcie jednego taktu, który jest normalnie taktowany, a muzycy mogą dowolny rytm tutaj wywołać. Potem ta sama sytuacja toczy się w waltorniach, zresztą podobnie zapisana, jak widzicie. Potem tradycyjna strona, więc tutaj y, nie trzeba chyba nic wyjaśniać. Y, smyczki zapisane w formie 32, ale okazało się, że w nagraniu ten fragment sprawdził nam się w taki oto sposób, że część muzyków grała 32, a część muzyków grała 16. I wtedy dopiero uzyskaliśmy taką pożądaną jakość rytmiczną. Glisanda harfowe to nic nowego, to wydaje mi się, że wszyscy wiecie jak się to notuje. Po prostu glisando z harfa jest w chwilę wcześniej. Ustawiona na dźwięki, które ma zagrać wcześniej, w związku z tym tutaj nie trzeba dopowiadać, jaka skala. No, a e, tutaj taki ciekawy fragment, który e, grają smyczki, przebierając nierytmicznie dźwięki, które są tutaj zawarte. E, legato, czyli łuk, ale sul ponticello to jest taka ciekawa bardzo technika, kiedy smyczek wędruje w trochę inne miejsce, powodując brzmienie smyczków takie bardzo e, szklane, szkliste. I tworzy to taką poświatę. No i właśnie ten fragment jest grany. To jest też współczesny rodzaj zapisania. Ta partia jest powtarzana do momentu, aż skończy się ta kreska. Czyli muzycy liczą tak naprawdę takty i ruchy dyrygenta, żeby skończyć na po upływie pierwszej wartości tego taktu. Po czym przystępują do normalnego zagrania dźwięków, które są tutaj. Elektronika, jak już wspomniałem na górze, sączy się cały czas. No, a tutaj nastąpiło takie, w momencie, kiedy widzieliście podczas tego filmu, ten strzał, kiedy było takie zatrzymanie, zawieszenie, to jest ten takt pusty tutaj, a potem nastąpiła taka eksplozja i zanotowałem to w ten sposób, że są to glisanda, czyli powolne przejścia od dźwięku do dźwięku w smyczkach, grane forte fortissimo, bardzo głośno, ale czego nie widać na dole partytury, widać na górze strzałki. Co to są za strzałki? Te strzałki symbolizują. Ruch dyrygenta. Czyli na dobrą sprawę nie liczymy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, tylko czekamy. Mówię o muzykach smyczkowych. Ci, którzy mają, którzy mają partie ćwierćnutowe właśnie, czekają na ruch dyrygenta. Tego oczywiście w filmie nie było widać. Pokazywałem każdy z tych, każdą z tych wartości osobnym ruchem dyrygenta. Na przykład na dole widzicie nutę, która jest w nawiasie. Dlaczego w nawiasie? Bo dotyczy kontrabasu, który ma pięć strun. Są i, tak, są i takie kontrabasy i jest ich już coraz więcej na szczęście. No więc jeżeli mamy do czynienia z kontrabasistą, który używa pięciostronowego kontrabasu, proszę go o to, żeby zagrał niskie D. A jeżeli nie, to oczywiście gra wyższe, które się mieści w tradycyjnej skali. No i tu właściwie nic więcej już nie ma. Na końcu yy, z duże, yy, duże, yy, duże tutti smyczkowe, dywizji yy, podwójne, zarówno w pierwszych skrzypcach, w drugich i altówkach i powrót do tego rytmu 32 16 bo jak już wspominałem, nagrywaliśmy część muzyków w 32, a część w 16. No dobrze, skoro jesteśmy w, w praktycznej części tego mojego webinaru dzisiejszego, to przejdę teraz do, do nagrania typowo-orkiestrowego symfonicznego, bo nie wiem, czy mieliście okazję zobaczyć kiedyś taką sesję nagraniową, zawierającą właśnie wszystkie instrumenty symfoniczne. Właśnie niemal wszystkie instrumenty. Tak to mniej więcej wygląda. Różne, dziwne kolory. Yy, trochę jak badanie EKG. Jakby to Artur Andrusują, yy, Ale zobaczmy, co się tutaj yy, od góry dzieje. Metronom, zapisany w postaci tej ścieżki. Brzmi on tak mniej więcej. No to jest taki. To jest ten cichy metronom, o którym Wam wspominałem, że yy, on właściwie nie, nie jest w stanie yy, się wydobyć ze słuchawek, bo jest bardzo subtelny. Metronom P. Klik P po lewej stronie, czyli piano, klik F, forte. Ale klik forte to pokażę Wam później, w wypadku innego utworu. Hmm. Harfa. Zobaczmy, jak brzmi. Harfa nagrana na dwa rodzaje, widzę dwa źródła. To jest harfa e, susza na solo. Nagranie, bo tego nie dopowiedziałem, jest nagraniem Tadeusza Mieczkowskiego, wybitnego reżysera dźwięku. A Orkiestrę, którą tu słyszymy, to wspaniała Sinfonia Warsowie, nagranie z roku 2009. Yy. Idziemy niżej w sesji. Yy. Zaczynają się instrumenty smyczkowe. Cała ta część to smyczki. To, to zakreślone na czarno to smyczki. Zobaczmy, jak brzmią same smyczki. Zrywają się szybko. Dlatego, że to jest oczywiście suche nagranie, jeszcze przed pogłosami, przed całą obróbką. Znaczy, nieduża obróbka jest, bo jak widzicie tutaj, tak zwane fejdy, czyli ścinanie dźwięku, żeby niepotrzebne wybrzmienie nam nie grało. Tu poniżej mamy kolejne instrumenty z orkiestry, czyli instrumenty dęte drewniane. Zobaczmy. Flety, oboje, klarnety, fagoty. Blacha poniżej, czyli waltornie z trąbkami, puzonami. Dalej grają. Doszły trąbki. Co mamy poniżej? Poniżej mamy instrumenty perkusyjne. W tym wypadku chyba tylko kotły grają. Posłuchajmy. Jak widzicie, reżyser dźwięku ma dostęp do każdej ścieżki. Każdą ścieżkę może odpowiednio zedytować, przyciąć, podrównać. Całą masę zabiegów i na dole. Tadeusz Mieczkowski umieścił wszelkie dźwięki elektroniczne. A jest ich całkiem sporo, bo na przykład w pewnym momencie pojawia się taki azjatycki trend w postaci instrumentu KOTO. To jest ten, ta żółta ścieżka. Basowa partia, tutaj w tym zielonym paseczku, to jest gitar, też, też partia elektroniczna. I cała masa instrumentów perkusyjnych. Stopa. No, taka dosyć ordynarna, ale też pewnie dlatego, dlatego jest elektroniczna, bo nie uzyskałbym pewnie takiego brzmienia z żywej stopy, albo musiałbym się mocno natrudzić. Hi-hat, tradycyjny, werbel. No i cała masa lupów, dziwnych brzmień, które dochodzą do, do całości. No i tutaj właściwie tak naprawdę sesja się nam kończy. To nie jest jeszcze wcale duża sesja, potrafią te sesje, jak na przykład zdwajamy orkiestrę, żeby uzyskać bardziej masywne brzmienie, potrafią mieć dużo więcej ścieżek, trudniejsze jest opanowanie. No i teraz skupmy się jeszcze na metronomie na moment. Co to jest to puste uderzenie, to Wam wspominałem, nazywa się to nabicie, czyli Cztery uderzenia, które rozpoczynają cały utwór. Ale teraz posłuchajmy go w całości. To nie jest duży fragment. Posłuchajmy, jak na przykład tempo metronomu się zmienia. Czego oczywiście nie słychać, słuchając samego nagrania, ale zobaczcie, jak można zaprogramować metronom, żeby brzmiał on naturalnie, a jednocześnie zobaczcie. Tu jest głośniejszy metronom, tu jest trochę cichszy, znowu głośniejszy, tu jest bardzo cichy przez moment. Dlaczego? Dlatego, że dynamika w orkiestrze spada, w związku z tym również musimy tym metronomem odpowiednio nawigować. Posłuchajmy. Szła sekcja etniczna. Blacha gra temat. to tutaj. Posłuchajcie metronomu. Będzie zwolnienie. Me... Met... Metronom zwalnia. Robocze nagranie, oczywiście bez pogłosów, bez wybrzmienia, to, to, to jeszcze przed, grubo przed miksem, ale zauważcie, że te wszelkie metronomy, również puste, są bardzo ważne puste, tak zwane czyli pomiędzy jedną częścią a drugą. Zobaczcie. I muzycy te dwa puste uderzenia muszą zapisać, muszą wiedzieć, że tu są dwa puste uderzenia, cicho zagrane, ale są, by wejść w kolejną część. To jest bardzo istotne. Tak mniej więcej wygląda sesja nagraniowa pełnej orkiestry w programie ProTools, o którym wam wspominałem. No, skoro skoro już jesteśmy, to i o metronomie była mowa, no to chciałem wam jeszcze pokazać kawałek utworu big bandowego, który napisałem kiedyś dla Ender Big Bandu, fantastycznego niemieckiego big bandu. Zostałem zapowiedziany wówczas przez Quincy Jonesa, więc dla mnie wydarzenie z zupełnie jakiejś niezwykłej wagi, a była to popularna kołysanka Rosemary's Baby Krzysztofa Komedy, w takim, wersji, takiej wersji bym powiedział big bandowo-funkowej. No i teraz zobaczcie, że tu jest nagranie pełne, po to, żebyście zerknęli, jak można do tego podejść w temacie metronomu. To nagranie akurat chyba nie jest nagraniem wdr -u. na pewno nie jest nagraniem wdr -u. jest nagranie mojej orkiestry, ale jest koncertowe, w związku z tym tutaj to nie jest nagranie studyjne, wszystko się wydarzyło na scenie, a ten metronom, który słyszycie usłyszycie za moment cały czas jest słyszalne przez muzyków czego właściwie słuchając tego utworu samego nie słychać posłuchajmy kawałka Przerwę, dlatego że tu jest stałe tempo, i zobaczmy tutaj jeden metronom się kończy, zaczyna się drugi. Zobaczmy dlaczego. Może tempo nowe, a może brzmienie nowe. O, nowe brzmienie metronomu weszło, prawda? Ale co się jeszcze zmieniło? Tempo się zmieniło. I zobaczcie, naturalne przejście w tempo odrobinę szybciej. Jeszcze raz to łączenie. No właśnie, co się dzieje dalej, chwilę, chwilę jest grane to w takim stałym tempie, no ale za chwilę sekcja się bardzo zdynamizuje i zobaczmy co się wydarzy z metronomem, dodam, że będzie to metrum nieparzyste łączone z parzystym. Bardzo wesoły metronom przyznacie, prawda? Posłuchajmy. Myślę, że wspaniały, jak się go słucha solo. Yy, nie mogło być inaczej, dlatego że mamy takty na 5 i takty na 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kliczamy, zobaczcie, cichszy metronom, bo cichsza część. Znowu głośniej. A tam, gdzie nie ma? Potrzeby metronomu? Oczywiście go nie ma, bo po co? Dajemy muzykom swobodę tam, gdzie jest jakiś wspólne ad libitum, czy wspólny rytm, to może bardziej pokazywane przez dyrygenta. Zobaczmy jeszcze ten fragment końcowy, bo on jest yy, ważny. Zobaczcie, że niektóre metronomy rozdrabniam po to, żeby orkiestra mogła lepiej go rytmicznie zagrać, ten fragment. Tu jest rzadziej, tu jest nagle gęściej. Dlaczego? I znowu taka sama sytuacja. A tu już nie. Wytrzymują. Jak długo wytrzymują? Ustalone jest, że wytrzymują do czwartego metronomu. Trzymają, trzymają, a czwarty metronom pojawia się nam tu. Posłuchajmy. Dlatego, że rozpoczyna się kończąca partia fortepianu i wykończenie już zupełnie bez metronomu. Tak to wygląda. Metronom można dobrze i naturalnie zaprogramować, także nie bójmy się, tylko poświęćmy mu czas, krótko mówiąc, mimo że to nie człowiek. Przejdźmy do y, programu Logic Audio i jeszcze jeden drobny przykład. Nim pytania, bo oczywiście nie powiedziałem tego na początku, ale pytania do, od was oczywiście jak najbardziej. Czekam na nie z utęsknieniem. Fragment sesji bardzo nowej, dlatego że w tej chwili toczy się płyta polskiego radia, 95-lecia polskiego radia, którą współtworzę z Krzysztofem Herdzinem. No i zadanie trudne, bo. Słuchacze zagłosowali na swoje ukochane piosenki, a my musimy stworzyć nowe wersje. I teraz jak wygląda ten początek pracy, wymyślania, przenoszenia tych swoich pomysłów do, do programu Logic Audio, w takiej pigułce w tej chwili. To jest oczywiście płyta grana z orkiestrą, grana z sekcją rytmiczną i oczywiście śpiewana. I taki to jest utwór. Gzwie się On Kocham Cię, Kochanie Moje, znany zapewne. Można sobie kawałek oryginału zawsze odsłuchać, że ja sobie zawsze ten oryginał na samej górze wrzucam. Nie trzeba tego przypominać, a yy, jaką, jakie spojrzenie na to, yy, jakie spojrzenie pojawiło się w mojej głowie kilka miesięcy temu, tak to mniej więcej brzmi. Nie chcę odtwarzać większych całości, yy, bo chcę rozdzielić to na, 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 na pewne ważne struktury. To jest coś, co buduje ten utwór, pojawia się tutaj, pojawia się w dalszej części, zobaczcie, znowu wraca, znowu wraca cztery razy wraca, właściwie w bardzo podobnej formie. To jest oczywiście aranżacja przewidziana na żywych muzyków, no, może nie ta partia, którą odtwarzam w tej chwili, ale ta gitara basowa, czy perkusja, którą słyszycie, ona jest oczywiście robocza. Przyszedł muzyk i fantastycznie zagrał to na żywym instrumencie, na żywej gitarze basowej. To chodzi tylko o to, żeby zarysować charakter. Prawda? I perkusja. Zielona ścieżka. O, przesunąłem ją przy okazji. Y y ją można zaprogramować nie trzeba, ale na pewno oddaje jakiś, y jakiś obraz i w momencie, kiedy wysyłamy wokaliście tę nową wersję naszą, no to dobrze, żeby jednak te instrumenty kluczowe były zaprogramowane. Ja, ale idąc od góry, metronom, który, y o którym już rozmawialiśmy, który się oczywiście Prawda? pojawia się w pewnym momencie też cichym metroną, bo jest tam cichy fragment. I przechodzę do cichego metronomu. Co się dzieje w aranżacji wcześniej jeszcze, czy my poniżej metronomu? Ten żółty prostokąt to instrumenty dente, które są przeniesione z nutowego programu. One nie brzmią najlepiej, ale to tylko po to, żeby, dały, żeby oddały charakter. Poniżej mamy klawesyn, który jest sztucznym klawesynem, ale to chodziło o takie brzmienie specyficzne. Posłuchajcie. I poniżej te czerwone e, ślady, te czerwone y, ścieżki to smyczki. No ale zobaczmy, y, oczywiście, y, smyczki w tej chwili w formie elektronicznej. Nieżywe jeszcze smyczki. <grym>, Nieżywe smyczki przed, przed Wami. Natomiast one oczywiście były później zdublowane i zagrane, nawet nie zdublowane, tylko zastąpione żywymi smyczkami. Ale dla rozeznania, żeby dowiedzieć się jaki jest charakter utworu, zaprogramowałem również najpierw w nutach, a potem przeniosłem zapis nutowy do formy cyfrowej. Zobaczmy. Pierwsze skrzypce. Inaczej muszę zrobić. Po kolei. Pierwsze skrzypce to już są te nowe biblioteki, które dają oczywiście nigdy nie oddadzą dokładnie, ale dają już naprawdę. Pierwsze skrzypce dochodzą drugie. Altówki. Zielonczele. Kontrabas. No, i jakiś pogląd mamy. Oczywiście nie chodzi o to, żeby się tutaj cieszyć, że mamy super smyczki w domu, tylko chodzi o to, żeby to później y, jednak zastąpić y, żywym graniem, i tak się też zdarzyło, ale dla poglądu mamy. I cała masa elektronicznych brzmień, które w, tym, y, w, tym, w tej wersji brzmią tak oto. To są te arpy, o których Wam mówiłem, czyli takie struktury rozdrobnione. da? Poniżej mamy, poniżej mamy, na przykład, takie, tak, tak sobie to nazywałem, mukmel, co znaczy że melodie zagrane na mugu, czyli na takim klasycznym instrumencie analogowym. Jedna melodia. Sweep to takie narastające, szurające brzmienia. Tak one brzmią mniej więcej. Też grane na mógł, fizycznie zagrane najpierw i wprowadzone do komputera. I kolejne takie brzmienie. Pady, czyli takie instrumenty dywanowe, tak bym, tak bym je nazwał. Lekko trzęsące się, oldschoolowe. Synth-bass to wiadomo, syntetyczny bas, Jak on brzmi? Typowo oldschoolowy. Ale jest jeszcze drugi syntetyczny bas, tutaj zobaczcie, który zdwaja żywy bas. Żeby wz, jakby efekt był jeszcze mocniejszy. No i o basie i perkusji już mówiłem. Tak mniej więcej wygląda szkielet oczywiście, bo mimo że ten aranż brzmi już w miarę pełnie, to oczywiście jest to tylko szkielet tego, co się później wydarza w studiu. Przenoszę to, o czym Wam mówiłem w temacie eksportowania, importowania. Wyciągam z tego programu to, co widzicie w tej chwili na ekranie, wyciągam te ścieżki na dysk, na chmurę, jakkolwiek, i przenoszę do studia. I te wszystkie ścieżki, które ja tutaj widzę, podzielone na kolory, na kategorie, otwierają mi się potem w studiu i następuje nagrywanie żywych, żywych instrumentów. No to podsumujmy sobie w takim razie, bo to wszystko oczywiście mówię szybko i w pigułce, bardziej Was inspirując przede wszystkim. Podsumujmy sobie to, to spotkanie dzisiejsze. Musimy się zastanowić, jaką rolę chcemy powierzyć elektronice, tak naprawdę, jeżeli przystępujemy do jakiegoś utworu czy całego koncertu. Czy ona będzie odpowiedzialna, czy ona będzie umiarkowana, czy ona będzie subtelna, czy ona będzie taka, bez której na przykład nie możemy zacząć jakiegoś utworu? I tu bym przestrzegał przed zbytnim zaufaniem elektronice, bo jednak bywa zawodna. Musimy się zastanowić, jak chcemy tę elektronikę umieścić. W tej, tej aranżacji, którą Wam przed chwilą pokazałem, ona była dosyć, dosyć ważna. Musimy na pewno rozważyć temat metronomu. Mówię o tym do znudzenia, ale to jest bardzo istotne, żeby zastanowić się, jak chcemy do tego metronomu podejść, a przede wszystkim, żeby nie zabijał nam muzykowania. To się da zrobić. Mimo, że to się wydaje czasami nierealne przez niektórych muzyków, to da się zrobić tak, by metronom pomagał, a nie przeszkadzał. Znaczące zwiększenie możliwości brzmieniowych. To jest jedna z najważniejszych cech używania elektroniki w muzyce. Mamy po prostu nieskończoną paletę brzmień. Możemy nagle użyć dowolnego brzmienia na scenie, możemy do, użyć zdwajania brzmień akustycznych w elektronice, możemy sami wykreować brzmienia na, pod, na, na, na przykład na jakichś syntezatorach analogowych, yy, brzmienia, które są wyłącznie nasze, a nie brzmieniami z fabryki w cudzysłowie. Więc paleta brzmień nagle jest ogromna. Zwłaszcza jak ktoś się znudził orkiestrą, bo stwierdzi, że już nikt nic innego nie wymyślił. Maestro Penderecki wymyślił wszystko, maestro Lutosławski również, Górecki, Kilar, cała masa wybitnych kompozytorów. Proszę bardzo, wkładajmy elektronikę. Chociaż w elektronice też już bardzo dużo zostało wymyślone, to na pewno, ale myślę, że każdy znajdzie jakieś pokłady czegoś nowego, czegoś ciekawego, co nas przede wszystkim inspiruje, bo nie chodzi o to, by patrzeć na innych, tylko by szukać siebie. Więc możliwości jest cała masa, a co jest najważniejsze, by był w tym człowiek. By nie myśleć o elektronice czy w ogóle o nowych technologiach, jako o czymś, co ma być jakimś wsparciem naszej pracy. Yy, znaczy, inaczej, wsparciem tak, ale coś, co ma wykonać pracę za nas, coś, co ma być jakieś wiodące, coś, co ma zdominować. Nie. Dominuje człowiek, dominuje ludzki mózg, ludzki umysł. To ja mam być, yy, to ja mam być reżyserem tego całego wydarzenia. To ja wymyślam w każde zjawisko dźwiękowe, które się wydarza, czy to w elektronice. Czy to w instrumentach akustycznych? Te dwa światy bez problemu można połączyć. Jak widzieliście przykłady i słyszeliście, to są po prostu generatory dźwięków. Skrzypce są generatorem dźwięku i instrument typu MUK jest generatorem dźwięku. Nad wszystkim panuje człowiek. Jest inna technika grania. To jest trochę tak, jak rzeczywistość nam się zmienia, owszem, ale cały czas pozostała miłość, zazdrość, lęk i cała masa odczuć ludzkich, w średniowieczu one również były, więc to jest tylko inna materia, ale tak naprawdę bodźce, odczuwanie absolutnie takie samo. No i jeszcze chciałem wam a propos nowych technologii na koniec przedstawić miejsca, 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 które warto odwiedzać w kontekście tego, o czym dzisiaj mówiłem, ale też w kontekście inspiracji i w kontekście tego, co jest najlepsze w sieci. W cudzysłowie oczywiście. To znaczy, że sieć bywa też ciemna, straszna. Sieć bywa czymś, co nam zabiera cenny czas, ale sieć potrafi też być absolutnie wspaniała. I zobaczcie, o czym mówię. Digital Concert Hall to pierwsze miejsce, które odwiedzam regularnie i bardzo często, czyli strona Belińskiej Filharmonii, w której umieszczone są wszystkie koncerty aktualne, jak i też koncerty, które się wydarzyły wcześniej. Przyszłe są zapowiadane, ale też za moment wchodzą oczywiście do tego serwisu. A koncerty wstecznie można obejrzeć nawet takie jak koncerty Karajana sprzed 30 lat, 40 niektóre, oczywiście wybrane nie wszystkie. Natomiast można sobie spokojnie usiąść na kanapie i obejrzeć koncert w piątkowy wieczór, a potem ten koncert ląduje na 2-3 dni do szybkiej postprodukcji i koło poniedziałku, wtorku już jest wersja absolutnie piękna. Jak to wygląda od kulis za moment, drobny film, ale wszyscy fani muzyki symfonicznej myślę, że będą oczarowani. Znam też sceptyków, którzy twierdzą, że tak omikrofonowana czy tak brzmiąca orkiestra nie istnieje jak Berlińska Filharmonia, dlatego że to, co do nas dociera przez mikrofony, no, nie jest prawdziwym brzmieniem, tylko brzmieniem jednak przetworzonym. Ale mimo wszystko uważam, że to jest absolutny kunszt. To, jak oczywiście ci muzycy grają, to jest rzecz niedyskusyjna, bezdyskusyjna, ale to, jak to jest pokazywane i to, to jak to w całości brzmi, w jakiej to jest formie podawane, jak niezwykle precyzyjnie zmontowane. Bardzo Wam polecam to miejsce. Medici TV, podobne miejsce w sieci, które zawiera całą masę utworów muzyki poważnej, ale też sporo baletu, sporo opery i sporo muzyki współczesnej też. Jest cała masa legendarnych dyrygentów i różnych orkiestr oczywiście, tu, tu akurat mamy zbiór najwybitniejszych orkiestr z całego świata. I repertuarowo bardzo zróżnicowany też materiał, nie tylko tak zwany abonamentowy, czyli Bram Tchaikowski i Beethoven, tylko sporo XX wieku. A to myślę, że nas powinno jako ludzi żyjących w XXI wieku bardzo interesować. Gdzie są zdobycze czy efekty twórczości dzisiejszej? Petrucci Music Project to imslp.org. Bardzo ważne miejsce dla ludzi, którzy chcą pisać nuty, a chcą przede wszystkim je analizować, poznawać dzieła wielkich mistrzów. Dlatego, że to jest największa biblioteka w internecie. Nut, które są w tej chwili domeną publiczną, czyli dostępne po prostu z prostego powodu. Ich twórca zmarł powyżej 70 lat. Temu. W związku z tym te nuty są dostępne, nie trzeba za nie płacić i można je sobie przeglądać, ściągać, analizować, słuchać. No nic piękniejszego można zanalizować cały romantyzm, ale już właściwie i rawela także sięga to o XX wiek również. Bardzo piękne miejsce w sieci, polecam Wam bardzo. Można oczywiście wesprzeć to jakimś drobnym datkiem bo jest to, jak już wspomniałem, serwis zupełnie darmowy. Nina TKPL Polski piękny serwis Narodowego Instytutu Audiowizualnego, w którym mamy, możemy znaleźć nie tylko fantastyczne koncerty, mamy też teatr, mamy też wspaniałe filmy dokumentalne. Wszystko nieodpłatne. Więc nic, tylko wykorzystywać tę pandemię do, pandemię do tego, żeby przemierzać te połacie fantastycznych zupełnie wydarzeń, które tam są umieszczone. I ostatnie miejsce w sieci, które Wam chciałem bardzo polecić, to encoder.com. Nutowe miejsce wielu wydawców z całego świata, kilkudziesięciu, chyba nawet, może nawet więcej, zebrało się w jednym miejscu i udostępnia na zasadzie subskrypcji, tak jak dzisiaj się dzieje w wielu serwisach, nuty. Nuty dostępne no nie do publicznego wykonania, bo do tego potrzebna jest jeszcze inna zgoda i inne procedury, ale do tego, by mieć dostęp do, żeby spojrzeć na nuty. Wielkiego Mistrza Lotosowskiego, Wielkiego Mistrza Góreckiego, Kilara, bo cały PWM, czyli Polskie Wydawnictwo Muzyczne, tam również jest. Możemy spojrzeć w dzieła oczywiście Wielkich Mistrzów z Zachodu, Ze Wschodu, Arwopert, cała masa współczesnych przede wszystkim autorów i kompozytorów. Dlaczego to jest takie ważne? Bo nuty są, jak wiecie, bardzo drogie, a czasami ch chcemy sobie przesłuchać jakąś symfonię i po prostu zobaczyć, jak kompozytor podszedł do materii, do struktury, do kontrapunktu, do instrumentacji. I to jest fantastyczne miejsce do tego, żeby sobie na tablecie, czy na komputerze, czy na komputerze wyświetlić, obejrzeć fantastyczne partytury. No ale skoro wspomniałem o tym moim ukochanym miejscu, czyli Digital Concert Hall, czyli o stronie berlińskich filharmoników, no to zobaczmy, zobaczmy jak to wygląda od kulisz. Krótki film, jak powstają te fantastyczne koncerty. the music archives of the Berliner Philharmoniker. This is used not only by the musicians but also by the Digital Concert Hall's video directors and sound engineers. Bar by bar, the great masterpieces are then transformed into sequences of camera shots. The Digital Concert Hall's video direction team in Studio 6 at the Philharmonie. Here everyone works together and it's the music that determines the visuals. An assistant follows the musical score, one cameraman controls all of the cameras, and the director decides which camera shot to show. And all this happens live. Six remote control cameras are operated from here, changing their position silently in the concert hall, they make sure that you at home miss nothing. The Berliner Philharmonica is not only an orchestra with an illustrious past, they've always been involved in shaping the future of music and in performing exciting new works, such as the premiere of the Swing Symphony by jazz legend Wynton Marsalis. In a separate sound studio, the signals from the many highly sensitive microphones come together. Experienced sound engineers capture the legendary acoustic of the Berlin Philharmonie and its orchestra. when marsalis and his band perform with the berliner philharmoniker improvisation plays an important role and this applies to the video directors too both spontaneity and keeping precisely to the score are required here so that the video has the same swing as the music and so that the concert is as authentic and exciting as possible for the Berliner Philharmoniker's audiences all over the world. In the Digital Concert Hall Fantastycznie wymyślone, Ślone, e, pomijając, że oczywiście orkiestra jest absolutnie światowa i jedna z najlepszych orkiestr świata, to, e, to jednak oprawa i to, w, jakich, e, w jakim anturażu ta orkiestra do nas dociera. E, życzę wszystkim fantastycznym naszym orkiestrom, a mamy ich naprawdę całkiem sporo, e, żeby to się i u nas zdarzyło. E, wierzę w to, że to jest kwestia niedługiego czasu. Tyle od cyfrowej filharmonii. Mam nadzieję, że trochę was poinspirowałem. Otworzyłem może oczy na pewne sprawy, na pewne detale, na to, co się dzieje tak naprawdę na scenie czy na próbach, jak się łączy te wszystkie instrumenty i czemu służy laptop na scenie i nie, nie, niekoniecznie by wyświetlał kolejność utworów. A teraz czekam na pytania wasze i widzę, że nawet jest ich trochę sporo. Krzysztof Madziar, czy można wyciszyć metronom w sali, gdzie jest nagrywany webinar. Już teraz nie można wyciszyć, bo już za późno. On celowo był wyemitowany dosyć głośno, żeby, żeby pokazać, jak jest skonstruowany. Także to był celowy zabieg. Natalia pyta, czy praktykuje Pan klasyczny proces komponowania przy użyciu papieru, papieru nutowego? Oczywiście, że tak. Mówiłem o tym miesiąc temu, że notuję. A czy papier nutowy to może mniej, ale traktuję tablet jako papier nutowy. To znaczy, notuję nie na programie komputerowym, tylko na pustej kartce. No, z pięcioliniami powiedzmy, albo bez pięciolinii, różnie. I notuję przy pomocy elektronicznego długopisu, tak jakbym pisał na kartce, więc właściwie ten proces wygląda bardzo podobnie. Ale czasami kartki też wkraczają, jak chcę... No, mam jakąś potrzebę kontaktu z papierem. Czasami tak rzeczywiście też jest. Czy partie smyczków dentek puszczanych w DAW, z DAW na live są dublami partii żywych instrumentów, czy tworzą osobne partie? Jakich bibliotek używa pan do tego typu instrumentów w kontekście brzmienia na live? Czasami zdublowane są smyczki Dlatego, że zawsze jest ich niedosyt, to znaczy, jeżeli pracuję z dużą orkiestrą, to oczywiście nie ma takiej potrzeby, ale, ale jeżeli mam na przykład 8 czy 12 smyczków, to często rzeczywiście, jak to pięknie ująłeś, dopalane są smyczki z komputera, biblioteki bardzo różne. Ostatnio jestem zafascynowany BBC Symphony Library, orchestra. Która jest dosyć świeżą biblioteką ze stycznia bodaj i rzeczywiście jest niezwykle skuteczna i fantastyczna, i bardzo Wam polecam, żebyście sobie zerknęli. Cała orkiestra, absolutnie, można by się zastanowić, po co BBC Symphony Orchestra zrobiła taką bibliotekę, żeby się pozbyć pracy. Nie wiem, jakiś cel w tym był i zrobili fantastyczną bibliotekę, złożoną ze wszystkich instrumentów. Absolutnie wszystkie instrumenty, takie orkiestrowe typowo. Oczywiście nie znajdziemy tam może kachona i jakichś zawiłych instrumentów perkusyjnych, ale wszystkie orkiestrowe w rozmaitych technikach, się tam znajdują. Bardzo dobrze brzmiąca e, biblioteka. E, czy korzystał Pan z Abletona? Jakie są największe różnice między Logic Pro? E, nie korzystałem, chociaż mam takie zakusy, żeby się tego Abletona kiedyś nauczyć. Główna, e, główna e, zaleta Abletona polega na tym, że otwarta forma jest bardzo prosta w użyciu. To znaczy, przychodzimy na scenę, jeżeli jesteśmy umówieni z orkiestrą, że na znak, gramy jakiś konkretny takt, czy konkretną część utworu, to w Abletonie możemy w tym momencie sobie dowolnie e, lawirować formą. E, tak jak, nie wiem, Bobby McFerrin ostatnio, nie tak ostatnio, parę lat temu nagrał płytę, gdzie, e, gdzie Vocabularies chyba się nazywała, płyta, która, w, na której utwory były otwartymi formami. One trwały po 8-9 minut czasami, ale polegało to na tym, że jakaś część była śpiewana, zapętlana, ewoluowała, po czym nagle... Bobby McFarlane pokazywał wokalistom jakiś inny fragment, i oni przechodzili do innej części. Otwarta forma, coś też fantastycznego, co mnie trochę też tak inspiruje, żeby w przyszłości może grać z orkiestrą właśnie bardziej otwarte formy, nie zamknięte od A do Z. A bleton jest do tego fantastyczny, a poza tym ma bardzo dobre pitche i time stretchingi, czyli tak zwane. No, te rozciągania, zmiany, zmiany wysokości i rozciągania w tempie. Bardzo dobre algorytmy zastosowane są tam. Jak ktoś potrzebuje i ma potrzebę takiego częstego zmiany, częstej zmiany temp lub wysokości, to Ableton jest bardzo dobry. Używa Pan dwóch programów DAW w zależności od sytuacji. Studio koncert. Dlaczego? Trochę z przyzwyczajenia, tak jak mówiłem, każdy powinien znaleźć swój własny, swoją własną drogę. Kiedyś Logic audio był mocniej absorbujący komputer. Ja się trochę bałem pójść na scenę z nim, bo groziło mi zatrzymanie jakichś sekwencji, a ponieważ jeszcze parę lat temu dosyć często bywałem w telewizji, to nie mogłem sobie do, jakby dopuścić do tego, żeby podczas transmisji telewizyjnej coś się zdarzyło. A Protuls tego procesora, jak już wspominałem wcześniej, zużywał bardzo niewiele, i tak już zostało, że Protuls na scenie a, a Logic audio w studiu w pracowni. Czy układ ścieżek z sesji nagraniowej ustalony, ust, jest ustalony, e, quasi e, orkiestrowy, czy to indywidualna kwestia? Zastanawiają, zastanawiają smyczki i harfa na górze. Indywidualna kwestia zupełnie. Yy, za zupełnie indywidualna kwestia. Każdy z reżyserów ma jakąś swoją metodę yy, poruszania się po, yy, po, 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 yy, po sesji nagraniowej. Także każdy, u każdego właśnie inaczej to wyglądało. Szyman Frankowicz, witamy. Panie Adamie, w jakim programie programuje Pan klika, którego o, no, stworzył Pan w Logiku? Używam Logica do samplingu, yy, czy też grania live z lupami i nie mam takiej elastyczności w robieniu klika. Yy, to są dwie próbki. To są dwie próbki brzmieniowe, które, które robię najczęściej już w samym Lodziku, tak, programuje. Nie robię z tego żadnego MIDI-traku, tylko programuje uderzenie po uderzeniu, step by step. Kopiując oczywiście całe części, jeżeli są takie potrzeby. Także są to dwa, dwa uderzenia, ciche, głośne, tak w skrócie, które, które jeszcze moduluje w sensie dynamiki, które programuje ręcznie w samym Logicu. Co jest dla Pana najważniejsze w porozumieniu reżyser dźwięku dyrygent. No, wspólne odczuwanie muzyki, oczywiście. Jakaś wspólna estetyka, no i też pewna granica, no nie wiem, błędu czy jakiejś niedoskonałości ludzkiej, którą, którą traktujemy jako już taką, jako, że ona już sobie musi pozostać po prostu. Czyli musimy nagle złapać to porozumienie dobrze, ewentualnie podmontujemy trochę i nie traktuję tego jako tak zwane, kolokwialnie mówiąc, oszustwo, tylko pewien rodzaj pomocy wykorzystania nowych technologii. Chociaż przyznaję szczerze, że słuchając dzisiaj płyt, zwłaszcza muzyki popowej, to my nie wiemy, co śpiewa człowieka, co śpiewa komputer, tak naprawdę, bo właściwie każdy wokalista jest przetworzony przez komputer. A przede wszystkim przez AutoTune, czyli, yy, czyli plugin, który wyczyszcza po prostu intonację dźwiękową. Jest to rzeczywiście straszne, ale koncerty są brutalną weryfikacją, więc yy, na koncercie możemy posłuchać, czy ta płyta to rzeczywiście jest prawdziwa płyta, czy, czy odrobinę udawana. W jaki sposób wprowadza pan nuty do Sibeliusa? Ręcznie za pomocą klawiatury MIDI, a może inaczej. Klawiatura MIDI najczęściej, klawiatura komputerowa niespecjalnie. Kiedyś to przy pomocy Finale jeszcze używałem, kiedyś Finale e, stosowałem, ale w tej chwili tylko klawiatura, ale są różne klawiatury, można nawet są zwijane klawiatury gumowe, więc można sobie wziąć pod pachę i w każdych e, okolicznościach w, ho, w pokoju hotelowym wprowadzać te nuty. Także klawiatura MIDI zdecydowanie najlepiej i najszybciej dla mnie. Logic w nowej aktualizacji też ma funkcję otwartej formy. Tak, 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 wiem, właśnie jeszcze tego nie rozgryzłem do końca, ale to jest fantastyczne rzeczywiście i można, e, można to zgłębiać jak najbardziej. Jak do muzyków, orkiestry. Trafia miks od słuchu przez wzmacniacz słuchawkowy, gotowy, zmiksowany sygnał, czy przez urządzenia typu Aviom z możliwością personalizacji miksu. Bardzo piękne pytanie. Ja tego tematu nie chciałem rozwijać, bo to już jest szczegółowy temat, ale dziś bardzo ważny. To znaczy, muzycy, może nie wszyscy w temacie filharmonicznych muzyków w liczbie 60-70 muzyków na scenie, ale na przykład sekcja rytmiczna. Hurki, czy dyrygent, czyli powiedzmy tych muzyków 10-15, dzisiaj takie możliwości, no może, może trochę więcej, są, by rozłożyć każdemu osobny interfejs odsłuchowy. Fantastyczna sprawa, nie trzeba wołać akustyka, który siedzi z boku sceny i tłumaczyć, może chce więcej tego, mniej tamtego. Panelek nieduży, trochę wyglądający jak tablet, trochę mniejszy, może i sam, sam reguluję, sam ustawiam sobie odsłuch taki, jaki mi odpowiada. Mało tego, można nawet ingerować w ekwalizację takiego, takiego brzmienia. Stopa jest dla nas zbytnio zdołowana, to ją troszkę odciążamy. Bardzo to jest... To są, to są właśnie te zdobycze nowych technologii, które lubię, które, 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 które naprawdę upraszczają życie na scenie. Czy, więc jak do muzyków trafia? Najczęściej trafia jednak ze stołu orkiestrowego. Kończąc, odpowiadanie na, na pytanie trombonika a do wybranych, no do tych może nie wiem jak ich nazwać, no tych, najczęściej do sekcji rytmicznej, dlatego że tych, tych paneli jest no na, na razie jeszcze technicznie nie da się zbyt dużo ym, zamontować na scenie, to najczęściej sekcja rytmiczna ma... Zupełnie swoje panele i każdy ustawia sobie od niezależnie. Czy byłbyś gotowy z tymi bibliotekami Speedwire Audio BBC zrezygnować z orkiestry niekoniecznie live, ale nawet nagranie utworu? Czy to ciągle jeszcze jest sztuczne i nie zrobi tego, co żywa orkiestra? Oczywiście, że to jest nadal sztuczne i nigdy bym w życiu nie zrezygnował z orkiestry żywej. Myślę, że najprostsze. W, do udawania je, są dźwięki krótkie, na przykład picicato czy właśnie krótkie grane dźwięki Spiccato, wszelkie stakata, odmiany stakat. Są oczywiście proste do tak zwanego udawania, no ale jak wchodzi w grę frazowanie, smyczkowanie, nie ma takiej możliwości. Ale nie zmienia to faktu, że BBC jest biblioteką bardzo dobrze nagraną, świetnie skutecznie brzmiącą, z bardzo przyjaznym interfejsem, czyli z tym panelem, który się obsługuje. To jest też ważne, żeby, mu, żeby dochodzić do efektu w miarę szybko i taką drogą na skróty, a nie szukać i czytać jakieś grube instrukcje. Tam jest to bardzo intuicyjnie poprowadzone. Po, po, po i rzeczywiście no, zagrali to żywi ludzie, więc tutaj tak naprawdę nie ma żadnego udawania. Dźwięki, które słyszymy pochodzą z żywych skrzypiec, tylko są wmontowane w bibliotekę. No i, i myślę, że jakby się spędziło kilka miesięcy nad piątą symfonią Beethovena, to można byłoby tak zaprogramować tę symfonię, że ona byłaby nie do odróżnienia. Myślę, że byłoby to możliwe. No, nikt nie poświęci pewnie trzech miesięcy na to, ale, ale myślę, że z tą biblioteką byłoby to możliwe. Ile czasu zajął cały miks? Co mi panie dasz? A, yy, z, nie tak dużo. Dlatego, że Leszek Kamiński otrzymał ode mnie materiały 2,5 tygodnia chyba przed oficjalną premierą. Także mniej więcej wtedy. Yy, znaczy, mniej więcej tyle to zajęło. Yy, gdyby nie pandemia, to by tego utworu oczywiście nie było. Dlatego, że wszyscy bylibyśmy zajęci innymi projektami. Także no. Nie ma tego złego, no, krótko mówiąc. Czy widząc partyturę, słyszy ją pan i może powiedzieć, czy i jak zapisane nuty zabrzmią na żywo? Ja myślę, że nie ma takiego człowieka, nawet wielcy profesorowie na egzaminach, w akademiach, na uniwersytetach nie mają, nie, nie mają możliwości. To jest poza ludzkimi możliwościami, żeby usłyszeć partyturę w pełni, ale jesteśmy w stanie dowiedzieć się, myślę, czy jest jakiś pomysł na utwór, czy. Jest rzemiosło i warsztat, to o czym tak często powtarzam, kompozytora czy adepta sztuki kompozytorskiej. Czy jest precyzja, czy jest rzetelność zapisu, natomiast efektu, precyzyjnego efektu finalnego, jakby usiadła orkiestra i to zagrała, nie jestem w stanie na pewno wysłyszeć, ale jestem w stanie sobie wyobrazić 50-60, a czasami 90% efektu finalnego, to na pewno. Po tylu latach oczywiście pracy, bo to, bo to wynika głównie z doświadczenia. Pytanie być może bardziej prywatne, jak często gra pan na pianie, ile czasu pan poświęca? Średnio, średnio, średnio gram na pianie, mówiąc szczerze, znaczy średnio czasowo, ale mam cały czas kontakt z klawiaturą, dlatego że wszelkie działania nutowe, prace na logiku wydarzają się jednak na klawiaturze ważonej, w związku z tym tej ręki sobie nie psuję, mam nadzieję, tak bardzo, jakbym pracował na klawiaturze nieważonej. Więc cały czas kontakt z klawiaturą jest, ręce są w miarę sprawne, ale, ale już od jakiegoś czasu, mówiąc szczerze, nie udzielam się jako pianista zawodowy. Raz na jakiś czas gdzieś tam na płycie polskiego radia zagrałem, rzeczywiście, ku radości swojej. Natomiast, natomiast nie, ja się skupiam w tej chwili głównie na pisaniu, na, na jednak na warstwie nutowej i, i studyjnej. Czy pytanie być może to już było? Z tego, co pamiętam, używał pan kiedyś specjalnego tabletu, bodajże formatu A3, do odtwarzania partytur podczas koncertów. Kojarzę to urządzenie chociażby z koncertu Życia Mała Garść. Czy dziś only iPad? Tak, był taki, był taki, było takie urządzenie, nie mogę sobie przypomnieć teraz nazwy, które było po prostu ekranem A3, znaczy po prostu monitor 19 chyba calowy, który mniej więcej, mniej więcej jest wielkości kartki A3. Który był połączony z małym komputerem PC, który był przyczepiany na statywie poniżej, i był do tego software. Dosyć taki toporny, ale szybko przez niego w miarę przebrnąłem. Plusem tego, ekranu dotykowego, w pełni dotykowego, A3, było to, że można go było odwrócić w różnych pozycjach, prawda? Pionowych, poziomych. Wtedy się odtwarzało dwie kartki A4, a w takiej pozycji odtwarzało się po prostu A3. Co zdecydowało? Właśnie praktyka, to znaczy hmm, ciężkie urządzenie, ciężki ekran, statyw do tego, hmm, walizki wielkie, noszenie i tak dalej, więc na dobrą sprawę prostsze jest kupienie chyba drukarki A3, co polecam wszystkim kompozytorom, i drukowanie jak już mamy duże obsady, oczywiście, bo dużej obsady na takim tableciku to ja nie zobaczę. Na pewno nie dojrzę. Drukowanie sobie kartek A3. To jest chyba naj, najlepsza sytuacja. No dobrze, ostatnie drodzy pytania. Trzy eee, powiedzmy, bo widzę ich dość sporo, więc dajmy sobie trochę więcej. W jaki sposób wprowadzałem. No dobrze, to już było. Eee, czy jest możliwość eksportu sesji z Logika do ProToolsa i z powrotem? Eee. Można to zrobić, oczywiście metoda, metoda, której teraz sobie nie mogę przypomnieć, gdzie globalnie wszystkie informacje, zarówno audio, jak i MIDI przechodzą jeden do jednego właściwie, jest taki, jest taki sposób. Natomiast można równie dobrze wyprowadzić wszystkie traki, też jednym ruchem z Logica, to na pewno. Pro -Toolsa, to bym musiał sobie przypomnieć. Ale, ale dzisiaj to się toczy bardzo szybko i tu, to już nie jest jakiś zabiły proces. Czy jest Pan zadowolony z wyboru drugiej kompozycji? bardziej rozrywkowej. A mówiąc szczerze, to się u mnie zmienia i e, e, często jest też tak, e, jak już Wam mówiłem chyba miesiąc temu, że jazzmeni tęsknią za klasyką, a klasycy tęsknią, tęsknią za, jazz, za jazzem, czy za jazzmenami, za jazzowym graniem, nie wiem, trochę bardziej rozrywkowym. Także to jest trochę tak, że tam, gdzie nas nie ma, to wydaje nam się, że jest lepiej. U mnie trochę to się rozwija tak, że ja poszedłem do klasycznej uczelni, bo skończyłem Uniwersytet, czy jeszcze Akademię Muzyczną w Warszawie, dziś Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina na Wydziale Kompozycji. W międzyczasie praca w teatrze i Około rozrywkowe działania. Maryla Rodowi, czy Tagórniak i rozmaici artyści, tak zwani Popowi, a w międzyczasie zaczęły się orkiestry różne i moja własna, fantastyczna, ale też sinfonia Warszawia Polska Orkiestra Radiowa. Więc cały czas tak naprawdę balansuję, a dziś właściwie zaczynam sporadycznie już podchodzić do aranżowania, tylko od święta do święta i staram się skupiać na pisaniu własnych rzeczy, takich powiedzmy, crossoverowych, czyli takich trącających. Pomiędzy estetyką poważną a rozrywkową, i myślę, że tak to się będzie toczyło. OMV. Bardzo dziękuję panu producentowi, że, że mi to podsunął. OMV to jest format, który przenosi wszystkie ścieżki, również z wideo, bo to jest w branży filmowej bardzo często stosowane, że przenosimy całą sesję i odtwarzamy w innym programie. Brawo. Dziękuję bardzo za podsunięcie. Pytanie ostatnie, czy to może eksport przez plik XML? XML ja stosuję w nutowych sprawach, czyli na przykład jest też XML logicowy, nie rozgryzałem, bo nie miałem takiej potrzeby. XML w nutach w nutach stosuje się pomiędzy przenoszeniem nut z finale do Sibeliusa i na odwrót. To polecam mi to nawet działa nieźle, jak ktoś ma jakieś partytury w jednym programie, to może spokojnie otworzyć te partytury, oczywiście po edycji w innym programie. Ostatnie, 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 o ostatnie. Jak często zdarza się, że na etapie miksu po nagraniach zmienia się koncepcja brzmienia całego utworu? Jak dużą inspiracją są działania reżyserów dźwięku? Zależy, kto jest tym reżyserem dźwięku. Ja przy tej płycie radiowej, tak zwanej, pracuję z Leszkiem Kamińskim, To jest ten człowiek, od co mi panie dasz. To nie jest tylko reżyser, to jest artysta i to jest też producent muzyczny. To znaczy, on wiele płyt wyprodukował, nie mówiąc o bardzo poważnej ingerencji w dźwiękowej w płyty grupy Hej, Katarzyny Nosowskiej, T Law, Lady Punk, no ale też klasyków, no zespołu Kwadrofonik na przykład. Więc to jest człowiek, który myśli o muzyce szerzej. On myśli na przykład w przypadku wokalistów o tym, żeby był wyraz. Jego niedoskonałości nie drażnią specjalnie jakieś wokalne, ale chce, żeby był przekaz. W związku z tym, jak pracuję z takim człowiekiem, to ja mam partnera do produkowania muzyki w cudzysłowie, to źle brzmi oczywiście, do lepienia tej muzyki, do tworzenia całości, która jest jakaś mądra, ciekawa oczywiście w naszym odczuciu, a nie po prostu z lepkiem dźwięków od tak odtwarzanych. Więc jak się ma takiego partnera to tak, ale są też reżyserzy dźwięku, którzy po prostu nagrywają, włączają stop rekord i nie wkładają jakby swojego gustu muzycznego w dzieło. Są i też tacy. Wybieram Leszka Kamińskiego zdecydowanie, bo, bo, bo wtedy jesteśmy na stopie po prostu partnerskiej. Drodzy, to tyle. Bardzo się cieszę na to spotkanie, które za nami już co prawda, ale wierzę, że w przyszłości będą inne. Bardzo dziękuję Europejskiemu Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego za zaproszenie i Fundacji MyWay. Z niekłamaną radością przybywam tutaj po raz kolejny. Jak zwykle się trochę zagadałem, bo długo. Dziś pewnie nieco dłużej niż koledzy przy innych webinarach, ale temat tak szeroki, temat tak zgłębia, tak fantastycznie gdzieś działający na mnie, że nie potrafię krócej. Gdyby były jakieś pytania, to, to wiecie gdzie mnie znaleźć, czy w mediach społecznościowych, czy na Facebooku, czy na Instagramie, z chęcią, jak czas pozwoli, odpowiem na różne pytania. A tymczasem zgłębiajcie łączenie nowych technologii z muzyką akustyczną, z muzyką filharmoniczną, bo to są światy, które doskonale potrafią razem pracować, tylko trzeba to dobrze obmyśleć i wierzę, że Wam się to uda. Wszystkiego dobrego!